Magiczna, część pierwsza. Czuły pocałunek. Autor: Bruno Siak. Czyta, Bruno Siak. Jak cię zdybie w izbie, albo za bramą nawet, masz korą, to tak ćwiczę, że gładka się od tego zrobisz. Łeb dziwy wyprostuje, a morda, jak się juchą zaleje, to może dzioby znikną. Ale mogę ci też kark przetrącić, jak mi się ręka omsknie. Nie dawaj okazji, bo może być za mocno. Nie dam. Odparła Arela. Stała ze schyloną głową i patrzyła na klepisko pokryte słomą i końskim łajnem. Bała się spojrzeć na ojca, który trzymając w grubym łapsku pejcz, tłumaczył jej, co ma robić, a czego nie robić, gdy przyjadą goście. — Rozumiesz, pokrako, czy może tym przetłumaczyć? Podsunął jej pod nos śmierdzący zjełczałym tłuszczem skórzany pejcz. — Rozumiem, ojcze, nie będę. Przerwała, bo świsnęły rzemienie i poczuła na plecach ostry ból. Grezul uderzył na tyle mocno, by szczypało i bolało przez siermięgę, ale nie przeciął skóry. Zowrzyj ryj! syknął. Nie mów tak do mnie, że ojciec! Bo ja nie twój ojciec poczwaro! Jeszcze będą mówić po siołach, że grezul takiego brzydoła spłodził! A przecie wiadomo, że nie! Ja cię z serca przygarnął, bom dobry! Do jakiś kululek cię przywiał matce do łona, to wiadome! Bo o takich demonach to i w księgach uczonych piszą. Z moich lędźwi takiej coś by nie wyszło. Twu! Mężczyzna odcharchał i splunął z obrzydzeniem na bok. Dlatego zaraza ci nie porwie. Jak karluchy żyjesz, nawet jak cię obcasem przydeptać. Arela upadła na kolana i dotknęła czołem sandałów ojca. Bała się bólu i chciała, by już poszedł. Wiedziała, że obawiał się, że szpetotą odpędzi mu gości, ale ona nauczyła się kryć swoją twarz. Do i siermięgi przyszyła dziurawy wór, w którym podawano koniom obrok i zrobiła z niego kaptur. Gdy go zarzuciła na głowę, jej ogolona z powodu wesz łysa czaszka ginęła w cieniu. Nikt nie mógł zauważyć spłaszczenia płatu czołowego i przede wszystkim... Dwóch obrośniętych brązową skórą wyrostków kostnych, które ropiały, odkąd grezul kazał jednemu z felczerów je spiłować. Od trzech lat rana nie mogła się zagoić i Arela sądziła, że już nigdy się nie zagoi. Wyciekała z niej ropa, czasem krew i cuchnęła okrutnie. Dzięki kapturowi nikt nie mógł też zobaczyć rozszczepu wargi i popsutych zębów. Brzydota dotknęła jednak tylko głowy dziewczyny. Ciało miała silne, zdrowe i foremne. Ojciec odsunął dziewczynę pejczem, ale nie uderzył. — Zajmij się ich końmi i wozami. Dostajni zaprowadź, nakarm bydlęta i nie wychodź ze swej nory. Rozumiesz? Taki wielki pan, jak mistrz win zamku Karlochinan, to nie chce widzieć pokraki, takie jak ty... Bo może mu to ochotę do jedzenia odebrać. Może nawet mi się wyżygać, i co wtedy? Powiedzą, że żarcie złe, nieświeże, a może zatrute. A jego kompania to co najmniej dwunastu zbrojnych, co jedzą jak smoki. A jeszcze za tymi zbrojnymi to pewnie Latawice jadą, którym tam ci będą napitek dawać i za na godziny płacić. W jedną noc tyle się złota posypie, co przez cały miesiąc, a może i dwa. Jurzem złożył. Półkozła na ofiarę w świątyni, chociaż Dragomir mówił, że tak nie można, ale wziął i tak, bo co miał nie brać, jak mięso dobre. Arela klęczała skulona na ziemi, kiwała głową, słuchała Grezula i milczała. Nie miała zamiaru złamać zakazu ojca, chociaż wiedziała, że ten jej nie zabije za nieposłuszeństwo. Przynosiła mu zbyt dużo zysku. Była maszkarą i cuchnęła i wstydził się jej, ale nie była darmozjadem. Przez dwa czarne mory zarobiła tyle, że mógł przybudówkę postawić i wóz nowy kupić z twarduku i okuty nawet blachą. Pierwszy czarny mur przetoczył się przez Fliendrię, gdy miała sześć lat. W niektórych wioskach wybił połowę dusz. W miastach zamykano bramy i nikogo nie wpuszczano. Jakby były oblężone przez wraże wojska, a zmarłych, a nawet chorych, zrzucano za mury, jak nieczystości. Ludzie zostawiali domostwa, porzucali zbiory i uciekali do lasów, bo na czarnice umierało się powoli, boleśnie, ale przede wszystkim niechybnie. Niektórzy szli na północ, w stronę kwadrantu, bo wyżej, na wzgórzach i stepie, czarny mur rzadko ich ścigał. Mówiono, że miazmaty, które go przenosiły, rozwiewał wiatr od gór. Wielu sądziło, że jagody błękitnego pędnika albo wyciąg czterolistnej osowiały, wylewany na kroste i gnijące palce, mógł wyleczyć, ale Arela sądziła, że rozgłaszali to właśnie tacy, jak jej ojciec Grezul, by zarobić na niedoli zakażonych. Ale niewielu było takich, co wchodziło do zaczarnionych domów. Złoto było miłe. Ale życie bardziej. Niektórzy próbowali chodzić w skórzanych dziobach na twarzach, które sięgały podłogi, albo czasem ciągnęły się jak ogon na kilka sążni, by powietrzem z zewnątrz oddychać. Działało to raz czy dwa, ale w końcu chciwiec umierał. I grezul myślał, że tak się niechcianej córki pozbędzie, ale czarny mur jej nie tykał. Całymi dniami odwiedzała domy z zatkniętymi na strzechach skrzyżowanymi kijami, oznaczającymi czarnice, znosiła maści i krople. Nawet smarowała chorym rany, za co szczodrze ją nagradzali. Ale nie zachorowała. A mieszek Grezula pęczniał. Od tamtej pory uznał, że Arela powinna żyć i przynosić dochód. — Wyczyść wszystko i zrób miejsce, bo koni będzie wiele! — tłumaczył Grezul. Wskazując na poidła i worki z obrokiem Trzeba przygotować, żeby się nażarły Ale nie do rozpuku Bo i po co? I wody nanieść Co najmniej dwie kopy A potem wyczesz je wszystkie Wymyj, tak żeby lśniły, rozumiesz? Jakby w turnieju stawały Całą noc masz robić, żebym cię nie widział, że śpisz Bo później, że będziesz chciała, to nie dam Nawet sparzonej śruty nie dam Zrobię Tak zrobię, jak mówi pan powiedziała Arela, ciągle nie patrząc na ojca. Czuła, że jest podekscytowany. Włodarz ognia Wigin był bogaczem i nigdy nie zatrzymałby się w karczmie Grezula, nawet nie jechałby gościńcem, który nie był brukowany, gdyby nie był do tego zmuszony. Od trzech tygodni padało, rzeki wezbrały, a fala na fliendroli płynącej od gór Termoru na północnym zachodzie na łukos przez kraj i wpadającej daleko na południu do rzeki Ora zerwała most na głównym trakcie i nie zanosiło się, że przestanie padać. Na polach wszystko gniło, a to zapowiadało głód, a może nawet wojnę. Wigin musiał szukać brodu, by się przeprawić i to spowodowało, że jechał przez kielinię. To pamiętaj, bo ćwiczę porządnie! Warknął grezul i wyszedł ze stajni. Arela podniosła się z klęczek i stała przez chwilę nieruchomo, patrząc w klepisko. Już dawno temu przestała płakać. Łzy już jej nie pomagały i wstydziła się ich. Słuchała deszczu bębniącego o dach. Jej siermięga nie zdążyła wyschnąć i było jej zimno. Miała ochotę zagrzebać się w słomie lub wejść między Mitula i Hratosza, dwa konie Grezula, by grzały ją swoimi ciałami. Grezul trzymał je na wypadek, gdyby posłaniec potrzebował zmiany wierzchowca, lub do karczmy zawitałby bogaty podróżny, gotowy zapłacić dziesięć razy więcej za świeżego konia, niż cena na targu. Zdarzyło się już tak trzykrotnie. Rela zacisnęła zęby. Nie było czasu się ogrzać, bała się, że nie zdąży przed gośćmi. Miała jedynie kilka godzin. Musiała poprawić bale od gościńca aż do stajni, bo woda na nie weszła, by konie gości łatwo przejechały i nie ugrzęzły popęciny w błocie, przygotować jedzenie, wodę i oczyścić stajnie. Arela, poszedł już? Usłyszała za plecami głos brata Zemira. Odwróciła się i zobaczyła, jak chłopiec wychodzi z bocznej izby na końcu budynku, niskiej przybudówki. W której leżał jej siennik. Nie mieszkała w karczmie z resztą rodziny, starszą siostrą Elką, Zemirem, matką Ofalą i Grezulem, ale właśnie w stajni. Karczmarz nie chciał jej widzieć ani czuć. Wstydził się jej. Matka Areli nie protestowała. Ona nie istniała. Nie odzywała się, a jedynie sprzątała, gotowała, rodziła, przetakiwała i ciągle się bała. Schowaj się, schowaj się, Zemir, bo ojciec wróci. Ostrzegła Arela i podbiegła do młodszego brata. Starała się brzmieć, jakby była rozgniewana, ale nie potrafiła się na niego złościć. Brat jako jedyny zachowywał się tak, jakby nie dostrzegał jej szpetoty ani nie czuł zapachu. Stało się tak od momentu, kiedy zaczął pobierać nauki od Dragomira ze świątyni rozumu, tego zresztą samego, który powstrzymał Grezula pod groźbą klątwy przed utopieniem Areli w stawie zaraz po urodzeniu. We Flandrii to była częsta praktyka. Dzieci, które rodziły się ułomne i słabe, topiono jak niechciane kocięta, żeby nie wyssały z matek życia. Często robili to ojcowie, albo nawet same matki. Ponad połowa zdrowo rodzących się dzieci nie dożywało trzech lat, więc nikt nie traktował tego jako okrucieństwo, ale po prostu konieczny sposób na uzyskanie szybciej potomstwa, które mogło pomóc rodzinie przeżyć. Słaby i chory nie mógł pomagać. Dragomir powstrzymał grezula przed zabiciem szpetnej córki, którą odepchnęła od swojej piersi nawet matka. Pozwolił ją jednak poddać tradycyjnej próbie nocy i Arela ją przeżyła leżała od zmierzchu do świtu na głazie przed świątynią Zgromadzenia Rozumu, bez jedzenia, picia, naga. Padał deszcz, a ona płakała tak, że mógł słyszeć ją każdy w jej wiosce. Płacz niemowlęcia dochodził aż do lasu i niósł się echem po rzece, ale nikt nie przyszedł pomóc. Po próbie nocy, Dragomir nadał jej od razu imię, by uczynić ją osobą. Tradycyjnie na wioskach w północnej Flandrii, gdzie ludzie wydzierali swoje pola puszczy, dzieci nazywano dopiero, gdy ukończyły trzeci rok życia. Ponad połowa niemowlaków umierała przed osiągnięciem tego wieku, głównie z powodu chorób, ataków zwierząt lub rodzeństwa. Na wsiach dziećmi młodszymi zajmowały się starsze i te często nie chciały kolejnej gęby przy misce. Niemowlęta umierały więc z powodu ich lenistwa. Nieumiejętności lub celowego działania. Dopiero od trzech lat dziecko przydawało się w pracy i podczas ceremonii, nazywanej imioszczami, starej praktyki, którą nadal starali się wyplenić kapłani Zgromadzenia Rozumu, nadawano jedno z tradycyjnych dwudziestu czterech kobiecych imion. We Pliendrii imiona dla kobiet były ograniczone tylko chłopców można było nazwać dowolnie. Kobieta nosząca inne imię, była albo latawicą, bądź cudzoziemką, którymi na równi pogardzano. Nadanie imienia przez Dragomira nie wynikało jednak z dobroci serca. Gdyby kapłan nie wyczuł w niej niezwykłej aury, od której drgnął jego amulet, pozwoliłby ją utopić. Był kapłanem poszukującym, i jak każdy nosił amulet pomagający wskazać dzieci niezwykłe z natury, ale był również wyuczony, jak wykryć te, wyróżniające się przymiotami rozumu. Zgromadzenie rozumu kazało mu jednak poszukiwać jedynie chłopców. To chłopcy mieli wartość, stawali się kapłanami lub byli przewożeni do szkoły w stolicy królestwa, nadrzecznego miasta Oramuga i tam pobierali nauki. Większość umierała i ginęła, ale wielu z nich zostawało oficerami, uczonymi, a nierzadko trafiali nawet na królewski dwór raz na kilka pokoleń. Zdarzało się nawet, że wyłoniony w ten sposób chłopiec decydował o losach królestwa, szczególnie podczas wojny. Liczono, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto rozszerzy granice Flandrii i przedrze się wzdłuż rzeki aż do morza, co zapewni bogactwo i wpływy. Taki był główny sens istnienia świątyni rozumu na wioskach na północy, jedynych kamiennych budynków, często w promieniu dziesiątek staj. Jedna świątynia przypadała na kilkadziesiąt wiosek, w których rodziło się rocznie około tysiąca dzieci. Obowiązkiem kapłana poszukującego było zbadać każde. Dzieci niezwykłe umysłem zdarzały się regularnie, nawet w najbardziej biednych rodzinach. Grezul widział już pięciolatków przekraczających rozumem kapłanów, zrodzonych z lędźwi wsiowych biedaków, tak przerażająco głupich... Że cudem było, że nie umarli z głodu. Sam był synem lafiryndy, której kapłani zapłacili za przekazane dziecko. To była częsta praktyka. Szukali w ten sposób dzieci niezwykłych z natury i on miał właśnie taki być. Nie był, ale jego rozum okazał się na tyle jasny, że zdecydowano się po teście trzylatka, by żył i był za to wdzięczny. Dragomir uratował Arele. Chociaż to nie była pierwsza dziewczyna, w której odkrył niezwykłość płynącą z natury. Zrobił to, bo jego amulet nie tylko przy niej drżał, ale rozgrzał się przy tym tak, że musiał go wyjąć spod habitu, by nie dotykał piersi. Dragomir, podczas dwudziestoletniej misji w północnych puszczach, wyczuł drżenie amuletu jedynie dokładnie 23 razy w równej mierze przy dziewczynkach i przy chłopcach. Ale tamte wskazania były ledwo wyczuwalne w porównaniu z tym, które nastąpiły przy Areli. Nie powinien reagować, bo kobiety nie były wartościowe dla zgromadzenia. Dragomir jednak nie zgadzał się z tym nakazem i uważał, że przyjdzie czas, może jeszcze za jego życia, że podejście to zostanie zmienione. Uważał, że jest sprzeczne z interesem zgromadzenia rozumu, ale także Flenderi że marnuje się przez to potencjał i szanse. Wiadomym było, że arystokracja kwadrantu, najpotężniejsze państwo kontynentu, uczyniła kobiety równymi setki lat wcześniej, i on zgadzał się z ich argumentacją przedstawioną w nielegalnie kolportowanych pismach Garuka z Maszramu, Hindego z Ozerusza, a także Alimi z Zek. Ta trójka najwybitniejszych kwadranckich mędrców twierdziła nawet, że w interesie arystokracji leży, by państwa zewnętrzne nie równały kobiet w prawach, bo to by je wzmocniło. Sieć agentów kwadrantu aktywnie się do tego przyczyniała wszędzie, gdzie tylko mogła, a szczególnie u atakujących od południa Fargosu i Pantiku. Uważali to za pożyteczniejsze, od informacji o ruchach wojsk, rozpuszczania trucizny w studniach, wywoływania pożarów w czasie susz, ważniejsze nawet dla przyszłości państwa, niż zasypywanie dolin, przełęczy i drążenia tuneli w górach Geragach, stanowiących dla armii państw południowych barierę nie do przebycia od pokoleń. Dragomir, zainspirowany pismami kwadrantczyków, robił w tajemnicy przed przeorem testy rozumu również dziewczynkom – Jedynie dla trzy, cztero i 5 latek, żeby nic nie wykryto i nie zarejestrował różnic między płciami w zakresie uzyskiwanych wyników. Dlatego, gdy wyczuł zdolności Areli, zrobił wszystko, by przeżyła. Połączył nawet piaski ciepła pod kamieniem próby nocy, by podgrzać skałę i nie pozwolić na wyziębienie noworodka, co doprowadziłoby do śmierci. Nie był jednak pewien, czy dzięki temu Arela przeżyła? Jej późniejsza odporność na choroby włącznie z Czarnym morem zdawały się świadczyć przeciwnie. Nie będę się chował Arela, bo ojciec już sobie poszli. Zemir wyszedł na środek klepiska. Był smukłym dwunastolatkiem o delikatnej budowie, długich, kręconych jasnych włosach i niebieskich oczach, co było rzadko spotykane wśród filendrów którzy charakteryzowali się smagłą skórą i najczęściej brązowymi bądź piwnymi tęczówkami. Był wyjątkiem, ale nie tak rzadkim, by stał się dziwakiem i pośmiewiskiem. Nawet w Kielinni była jeszcze dziewczynka o niemal białych włosach, tak wrażliwa na słońce, że nazywano ją księżniczką. Wiesz, kto to? Win? Arela? Zapytał podekscytowany. A co mnie to może obchodzić? Westchnęła. Nie potrafiła się złościć na Zemira, bo jedyną rzeczą, na jaką czekała, oprócz opieki nad końmi, były rozmowy z nim. Bez niego życie stałoby się jedynie pracą i poniżeniem. Wigin to włodarz ognia Arela. Taki się nazywa Włodogami. We Flandrii jest tylko jeszcze dwóch włodarzy mocy i obaj mieszkają w Oramudze i pomagają królowi budować mur wokół miasta. I most na drugą stronę ory, taki wielki i cały z kamienia. Nie wiesz tego? A Wigin to nasz opiekun całej flindrii. I ja znajdę sposób, żeby mu się pokazać. Może mnie uzna za godnego i weźmie na zamek do terminu. Arela zadrżała, chociaż nie dała po sobie tego poznać. A przecież mieliśmy razem uciec do kwadrantu, przekraść się przez góry razem. Pamiętasz, ile razy o tym mówiliśmy? Wiem, Arela, ale tamto to były marzenia, a nieprawda. Miło było o tym mówić, ale nawet jakbyśmy mieli konie, to nie przejechalibyśmy przez puszcze czerwone mgły by nas pochłonęły i bestie, które tam żyją, a potem jeszcze łyse wzgórza i pustkowie Fargosu. To było tylko marzenie, piękne, ale tylko marzenie. Arela pokiwała głową i sięgnęła po widły. Chciała przygotować miejsce dla koni. Muszę posprzątać. I ty pewnie będziesz usługiwał. Tak, uprosiłem ojca, żebym z nim mógł donosić jadło i napitek samemu Wiginowi. To jest prawdziwy włodok. Jego goniec wszystkie stoły nam poprzestawiał, specjalne potrawy przyrządził i miał nawet kufer taki, w którym były przyprawy z Lokrytei. Tu nawet wstaję czuć, nie? Chłopiec wciągnął w płuca powietrze. Co to Lokryteja? No, to kraina na wyspach, na zachód od kwadrantu. Podobno leży na środku Morza Zachodniego. Jest od wielu wieków sprzymierzona z arystokracją kwadrancką i razem są potęgą. Tam rosną rośliny, jakich nigdzie nie ma. I pachną, jak pachną, nie czujesz? Ja to czuję tylko gnój, mruknęła Arela, chociaż czuła. Dla niej zapach nie był jednak piękny, a jedynie dziwny. Później ci opowiem wszystko. Kaziuśki guzik ustroił każdego wielmożej straży. A już na pewno samego Wigina. Już jutro. No, chyba, że mnie zabierze do swojego powozu i dalej na zamek, ale wtedy przyjdę i się pożegnam. Podszedł do Areli i chciał ją uściskać, ale ona przytrzymała go na odległość ramienia. Nie rób tego, bo śmierdzę koniem, bo się grzałam w nocy od tego ogiera, co goniec przyjechał. Był rozgrzany, a mi było zimno. Chłopak cofnął się o krok. Ale, Arela, ja wrócę, naprawdę wrócę! Nawet jak Wigin by mnie wziął, nie zapomnę o tobie. Dziewczyna skinęła głową, a chłopak popatrzył na nią ostatni raz i wybiegły ze stajni. Konie przyjezdnych były zmęczone, brudne i głodne. Arela rozsiodłała je, wyprzęgła z wozów i poprowadziła do poideł i worków z obrokiem. Gdy posilały się, obmywała je wodą i szczotkowała, aby pozbyć się zaschniętego błota i potu, zarówno ludzkiego, jak i końskiego. Śpiewała przy tym, by uspokoić zwierzęta. Wiedziała, że nie zdąży należycie wyczyścić wszystkich koni, gdyby konwój Wigina ruszał o świcie, ale liczyła, że pozostaną w karczmie do południa. Zamierzała pracować całą noc, mimo że nic z zapłaty, jaką dostanie grezul, nie trafi do niej. Nigdy nie dostawała żadnych pieniędzy. We fliendrii kobiety nie mogły nimi płacić, więc nic by z nich jej nie przyszło. Mogła je jedynie mieć. Nie pracowała więc z powodu pieniędzy czy ze strachu przed grezulem, bo była pewna, że oćwiczy ją pejczem bez względu na to, ile zdąży zrobić, ale dla samych zwierząt. Lubiła konie. Nawet ogiery zbrojnych, które uczono, by na komendę kąsały i kopały przeciwników podczas walki. Niektóre i ją próbowały zranić, ale umiała czytać ich zachowanie i nawet najzacieklejsze po godzinie dawały do siebie podejść i się oporządzić. Pokrako, a ty gdzie się chowasz? Arela usłyszała nagle głos Elki, jej starszej siostry. Wyszła z pomiędzy dwóch osłaniających ją koni z wiadrem pełnym brudnej wody i szczotką. Elka miała na sobie sukienkę, którą ojciec kazał jej zakładać, gdy do karczmy przybywali najznamienitsi goście. Czerwoną, sięgającą do kolan i z mocnej tkaniny. Czerwony barwnik był drogi, produkowany ze zmiażdżonych wnętrzności żuka czerwcowego, ale karczmasz odżałował pieniądze, by jego córka dobrze się prezentowała. Dziewczyna stała na progu stajni, Starając się nie dotknąć trzewikami końskiego łajna i zadzierała nie wiadomo dlaczego drogocenny ubiór do połowy ud, ukazując mocne i umięśnione, ale jednocześnie zgrabne nogi. — Co się stało? — zapytała Arela, a serce zabiło jej mocniej. Elkę rzadko wysyłano do stajni, a już na pewno nie w takim ubiorze. Zrozumiała, że musiało się stać coś nadzwyczajnego. To ty się nie pytaj, po Krako co się stało, tylko rób, co mówię. Odparła Elka, krzywiąc zadarty nos. Masz od razu iść do spiżarki. Tylko na sam pierwszy wyszoruj stopy z łajna. Ojciec kazał. Dziewczyna odwróciła się. Jeszcze wyżej zadarła sukienkę i zniknęła w mroku. Arela odstawiła wiadro, wrzuciła do niego szczotkę i popatrzyła na swoje bose stopy. Były brudne aż do połowy łydek. Umyła je. Ochlapała zimną wodą twarz i wybiegła ze stajni. Skierowała się na ścieżkę między zabudowaniami. Noc była chłodna i zadrżała z zimna. Weszła przez niskie drzwi do izby za kuchnią. To było jedyne miejsce, gdzie mogła wejść do karczmy niezauważona. Żaden z gości nie mógłby jej dojrzeć, gdyby sikał pod drzewem, ani nawet przez okno. Gdy weszła do spiżarki, Początkowo myślała, że Elka z jakiegoś powodu chciała jej zaszkodzić i sprawić, by Grezul ją pobił za nieposłuszeństwo. Jeszcze kilka lat wcześniej, gdy sama spowodowała szkodę, zepsuła coś lub zaniedbała, to gniew ojca starała się skierować na Arele i nie cofała się przed użyciem kłamstwa i oszustwa. Grezul biciem wyładowywał swoją złość, chociaż często wiedział, kto był winny, a Elkę łajał tylko słowami. Lub dawał jakąś pracę, której wykonania i tak nie pilnował. Ostatnio jednak starsza siostra Areli z tego wyrosła, bardziej skupiła się na młodzianach i to nawet nie z samej kielini. Podobał jej się syn twardóg Mistrza z Grechi, miasteczka za rzeką. Chłopak nie wydawał się jednak być nią zainteresowany, bo był bogaty i miał wiele dziewuch do wyboru. Arela przekroczyła próg słabo oświetlonej izby. Uderzył w nią zapach pieczonego mięsa, kapuśniaku, cebuli i obcych egzotycznych przypraw, który mieszał się z intensywnym smrodem fermentującego piwa. Minęła kilka beczek z hiszoną kapustą i stanęła przy drewnianym zasieku, gdzie trzymano ziemniaki, buraki i marchew. W spiżarce nikogo nie było. Przez trzy małe okna Wpadało wystarczająco dużo światła, by to poznała. Nie spieszyła się. Oddychała z lubością zapachem mięsa i dalekich przypraw. Próbowała sobie nie wyobrażać, że spożywa tak intensywnie wonieniowe potrawy, bo obawiała się bolesnych skurczów w żołądku. Nie jadła nic od rana. Czekała. Nie wiedziała, czego się spodziewać. Skrzypnęły drzwi, i w izbie pojawiła się Elka. Przyniosła sukienkę i sandały. Jej twarz wykrzywiała się ze złości, bo to była jej sukienka. Stara, wytarta. Już na nią nie pasowała. Ale i tak była zła. — Ojciec kazał ci to ubrać! — mruknęła. — No, prędko! Arela wybałuszyła na siostrę oczy. Nigdy wcześniej nie nosiła na sobie ubrania. Zawsze to były porwane łachmany bądź połatana siermięga, w której nie godził się chodzić nawet parobek. No szybciej głupia, zakładaj, co tak wywalasz gały? Ja ci zwiążę na plecach, bo musi być porządnie. Zmieścisz się i będzie trochę wisieć na twojej chudej dupie, ale będziesz wychodzić do gości, to musisz wyglądać tak, żeby nie było niejakiej sromoty. Cycków ty też nie masz, ale jakoś to mam zrobić tak, żebyś wyglądała. Elka poinstruowała siostrę, jak ubrać sandały. Szturchała przy tym Arele, popychała i kleła pod nosem. Po kilku minutach dziewczyna była już jednak w sukience i przyglądała się sobie ze zdziwieniem. — Stój! Gdzie leziesz? Jeszcze ci chustkę na łbie zawiąże. — Fuj! Ale to cuchnie. No, bliżej, bliżej, mówię, pokrako, no! Teraz jako tako, przynajmniej tych twoich gniących rogów na łbie nie widać. — No, co tak stoisz? Chodźże za mną! — to do ojca poprowadzę! Arela w końcu domyśliła się, po co ją wezwano. Była pewna, że któryś ze zbrojnych albo i kilku naraz musiało zrobić co obrzydliwego walkierzu. Najpewniej zwymiotowali na podłogę, a nażarli się tak i tyle, że nikt nie miał czasu ani ochoty, by się tym zająć. Grezul widocznie uznał, że w zadymionej gwarnej izbie nikt nie zwrócił uwagi na szpetną dziewuchę przymykającą pod ścianą z wiadrem i szczotką. Uspokoiła się tą myślą i nawet w pewnej mierze ucieszyła. Rozwiązała zagadkę i część ciężaru zeszło jej z piersi. Przestała wbijać sobie z nerwów paznokcie w Elka poprowadziła Arelę przez parną, rozgrzaną i rozkrzyczaną kuchnię gdzie jej matka zawiadująca trzema kucharkami i pomocnikami nadzorowała gotowanie, smażenie i roznoszenie potraw. Dziewczyna przechodząc obok pieca próbowała nie patrzeć na mięso na patelniach skwierczące i napełniające izbę tak intensywnym zapachem, że poczuła skurcz w żołądku. Nad ogniem narożnie piekło się nadziewane prosie, a na mniejszych ptactwo. Z beczek powyjmowano solone ryby, siekano cebulę i warzywa, w garnkach bulgotały gulasz, kapuśniak i zupa grzybowa. Elka nie wskazała jednak siostrze wiadra ani szmaty do zbierania żygowin. Szła prosto do drzwi wychodzących na główną izbę karczmy. Arela złapała ją za ramię, szarpnęła i zatrzymała, zanim wyszły z kuchni. Co ja mam tam robić, Elka? zapytała drżącym głosem. Co ja tam? Ojciec zakazał, mówił. Że tak ćwiczy, że nie wstanę. Elka tylko wzruszyła ramionami, ale jej zacięta twarz złagodniała i spojrzała na Arele współczująco. Ojciec kazał: jak nie pójdziesz, to cię dopiero ćwiczy. Kazał prędko. Weszły na salę. Arela rzadko bywała w karczmie i chłonęła każdy szczegół. Na samym środku izby z sufitu zwisał żyrandol z dwunastoma świecami. Po bokach, w belkach tkwiły lampy olejne a oprócz tego na stołach paliły się świece. Zbrojni siedzieli oddzielnie w towarzystwie kilku kolorowo ubranych kobiet z dużym biustem, które ciągle chichotały i nalewały wina oraz piwa. Klekotały kufle, dźwięczały łyżki i zgrzytały noże. Misy i talerze stukały o drewniane stoły. Miecze, kusze i tradycyjne azerskie szable wisiały w pochwach na hakach wbitych w ścianę a poniżej leżały tarcze na pierśniki i kolczugi. Wszystko z metalu. Arela nigdy nie widziała tyle błyszczącej stali w jednym miejscu. Do karczmy nierzadko przyjeżdżali uzbrojeni w miecze ludzie, ale najczęściej były z drzewa o tak twardym drewnie, że tonęło w wodzie jak kamień, z hartowanym ostrzem, czasem z obitym blachą sztychem, ale niemal nigdy w całości ze stali. Stale była we Fliendri niemal tak droga jak złoto i często królewskim dekretem rekwirowana przez specjalnych urzędników, zwanych stalownikami. Zbrojni mieli ogorzałe, brodate twarze, jedli, pili i krzyczeli w różnych językach, najczęściej po fargosku i wazerskich narzeczach. Okrągły stół Wigina znajdował się pod ścianą dość blisko wejścia, obok którego stało dwóch opancerzonych zbrojnych, z przytroczonymi do boku czernionymi fliendryjskimi mieczami. Za stołem siedziało jeszcze dwóch kuszników z naładowaną bronią, leżącą na blacie. Ci żołnierze byli na służbie, nie jedli ani nie pili, tylko dbali o bezpieczeństwo swego pana. Włodarz ognia siedział na drewnianym krześle, przystrojonym czerwonym suknem. Po jego prawicy spoczywał brodaty, wysoki mężczyzna w kubraku zamykanym na lśniące klamerki. Pochylał co jakiś czas głowę, zbliżając ucho do ust Wigina, by wysłuchać poleceń. W oddaleniu dwóch kroków stał Zemir, wyprostowany i z poważną miną, obserwujący cały czas Wigina, by mógł zareagować na każde skinienie znamienitego gościa. Grezul kręcił się między stołami, osobiście donosząc piwo i wino. Wigin jadł jednak niewiele. Patrzył na wprost, na buzujący w kominku ogień. Co tak stoisz po pokrako? Arela usłyszała za plecami szeptelki: Idź do ojca i zapytaj, co masz zrobić. Dziewczyna drgnęła i zgodnie z radą starszej siostry, garbiąc się i kuląc, ruszyła w stronę Grezula. Zanim jednak przecisnęła się do niego między kuchcikami, krążącymi między stołami z misami, gąsiorami i kuflami poczuła na sobie wzrok Wigina. Zatrzymała się w pół kroku, jakby jego intensywne niebieskie oczy zatrzymały ją w miejscu. W powietrzu unosił się zapach, jak po burzy, i przebijał się przez kapustę, mięso, dym i wonie nasiąkłej końskim tłuszczem skóry. Pomarszczona twarz gościa lśniła, jak natarta olejkiem. Włosy miał siwe i związane z tyłu. Siedział prosto, ubrany w czarną szatę, zapiętą pod samą szyję i bogato haftowaną w czerwone wzory. Najbardziej zdziwiło ją to, że był niewysoki i bardzo szczupły, a przez to zupełnie niepasujący do innych wielmorzy, jakich widziała w życiu. Tamci mieli nalane twarze i wydatne brzuchy, a Wigin, mistrz ognia, którego, jak wieść niesie, obawiał się nawet król Fargir, miał ciało liche jak parobek. Jedynie oczy miał władcze, umieszczone nad białymi krzeczestymi brwiami, które wydawały się zdolne, by osadzić szarżującego byka. Ale tuż pod linią szczęki, na szyi, jego skóra była czerwona i poprzecinana brunatnymi bruzdami, jakby spalona ogniem. I to ona wydawała się prawdziwa, uginała się i marszczyła, a ta powyżej na twarzy była sztywna jak maska. Nagle włodok wigin uniósł rękę i wskazał na Arele. Jego dłoń również była brunatna, pomarszczona jak spalony kawałek ciała, ale na najmniejszym palcu miał fioletowy, intensywnie świecący w półmroku tatuaż. Arela poczuła ciepło w piersi i drgnęła. Zaczęła iść w stronę znamienitego gościa. Zanim jednak stanęła przed jego obliczem, pojawił się grezul i chwycił ją za ramię. — Chciał cię widzieć, pokrako! — syknął jej w ucho. Próbował ją wystraszyć, ale jego głos był inny niż zwykle. Wyższy i ściśnięty przez wyschnięte gardło. Działo się coś niezwykłego. Arela obejrzała się na Elkę, ale ta była odwrócona już plecami. Wzięła ze stołu pustą misę po kapuście i ruszyła z nią do kuchni. W izbie nikt nie zwrócił uwagi na to, co się działo. Zbrojni goście pokrzykiwali, jedli i pili. — Ja już przyszedł — powiedział Grezul. Pociągnął Arele za rękę i stanął z nią przed obliczem Wigina. Ten siedział z zaciśniętymi ustami. Dziewczyna dostrzegła, że stojące przed nim misy były pełne. Jadło nietknięte, a jedynie kielich z winem w połowie opróżniony. Złota zastawa, wysadzana drogimi kamieniami, nie należała do karczmarza. Musiała być przywieziona i rozstawiona przez służbę włodoga. I to jest ten barobek, hamie? Zapytał Wigin, nie patrząc nawet na gryzula. To znaczy nie parobek, mistrzu, bo szpetna jest panie. Ja nie chciał czcigodny najwyższy, dlatego jej tu nie puścił. To córka! Konie czyści i musi. Wystarczy już, przerwał mu Wigin i jąkający się grezul umilkł z ulgą. Cofnął się o krok i opuścił głowę jak skarcony uczniak. Rela nigdy go takim nie widziała. Wszechmoc ojca, którą emanował przez całe jej dotychczasowe życie, wymuszając swoją wolę na innych, gdzieś uleciała. Rozwiała się i nie było po niej śladu. Wyglądał tak, jakby był nagi i stał naprzeciwko tłumu gapiów, który z niego szydził, rzucał błotem i opluwał. — Jak ci na imię, dziewczyno? — zapytał Wigin. Arela spojrzała na bladego Zemira, który stał wyprostowany pod ścianą, gotowy na każde skinienie włodoga. Serce biło jej mocno, a oddech przyspieszył. A więc posłał specjalnie po nią i pytał o jej imię. Nie mogła zrozumieć dlaczego. Przecież nie chodziło o konie. Niczym nie mogła mu uchybić. Nawet nie widziała jego powozu. — Arela — odpowiedziała i podniosła wzrok na włodoga — ze zdziwieniem stwierdziła, że patrzył na nią i to patrzył bez obrzydzenia. Nie zmuszał się nawet by patrzeć, bo to też potrafiła rozpoznać. Patrzył tak, jakby jej twarz była zwykła, pospolita, podobna do twarzy tysięcy dziewczyn we flientri. Jestem Arela, powtórzyła, bo obawiała się, że gość nie usłyszał, bo milczał przez chwilę, z wbitymi w nią niebieskimi oczami Imię kwadranckie mruknął. Kto tu zna kwadranckie imiona, żeby nadawać je stajennym parobkom, którzy w końcu zakładają sukienki i okazują się być dziewczęciem? Pytanie skierował do Zemira, ale nie obrócił się do niego, tylko wskazał na chłopca palcem. Patrzył wprost w oczy Areli, a ona nie spuszczała wzroku. Lubiła jego spojrzenie. Zwykłe. Ludzkie spojrzenie. To moja siostra, odparł Zamir pospiesznie. Imię nadał jej Dragomir, kapłan poszukujący zgromadzenia rozumu. Świątynia zgromadzenia jest u nas, w Kielini. Mistrz mija ją po prawej ręce, jak wjeżdżał od południa, niedaleko od karczmy. Kapłan poszukujący zgromadzenia rozumu. Mówisz. Dlaczego nazwał dziewczynę, którą ojciec chciał zapewne utopić w błocie, ale nie utopił? Dragomir zakazał ją utopić? Wigin nadal patrzył na Arele, ale wskazał palcem na Gryzula, by odpowiedział. — Czcigodny panie, jam! — rozpoczął karczmarz, ale Wigin przerwał mu znowu, nawet nie zaszczycając go spojrzeniem. — Milcz i nie kalaj mi uszu smrodem swoich chamskich słów. Byłem na dworze królewskim i wielem się tam nasłuchał, takich jak ty — Niewielka w gruncie rzeczy różnica. Oni przeliczają złote monety i naworki, a ty jedynie cynowe i namieszki. Poza tym mordy identyczne, kłamliwe, odrażające. Kapłan poszukujący zgromadzenia zakazał ją utopić, powiedział Zemir. Nadał jej imię zaraz po urodzeniu jeszcze przed próbą nocy. Próbę nocy przeżyła. Mówisz, chłopcze, próbę, która w istocie nie jest próbą, ale usankcjonowanym hamskim zwyczajem mordowaniem noworodków, które są słabe, chore, inne, nie podobają się albo są niepotrzebne, bo nie mają między nogami niczego zwisającego. I przeżyła, mówisz? Dziwne. A więc ten dragomir się postarał, żeby przeżyła mają swoje sposoby, żeby uszukiwać chamów i dlatego przenieśli miejsce próby z pieńka na polanie w lesie na kamienie swoich świątyń specjalnie przygotowane puste w środku kamienie I ja nawet czuję dlaczego ją ocalił wyczułem ją jeszcze na gościńcu to ten dragomir ze swoim prymitywnym amuletem też musiał nie głupi ten kapłan poszukujący zgromadzenia rozumu Dragomir. Wigin popatrzył na swój lśniący na fioletowo mały palec i znowu wbił wzrok w ogień w kominku. Arela zorientowała się, że świecący tatuaż Włodoga nie jest rysunkiem, ale literami, kunsztownymi literami, układającymi się najpewniej w krótkie zdanie. Wiesz, co znaczy imię, które jej nadano, Zemirze? Arela spojrzała na brata. Na blade do tej pory policzki chłopaka wstąpiły rumieńce, usta zadrgały. Wigin zwrócił się do niego po imieniu, co musiało być wyrazem uznania i zaszczytem. W dodatku zadał mu pytanie, testował go, a to mogło coś znaczyć. Arela pomyślała, że znalazła się przed obliczem Wigina, bo chciał poddać jakimś próbom jej brata. Nie wiem, czcigodny mistrzu, odparł Zemir, i opuścił głowę. Wstydził się swojej niewiedzy. Czyżbyś też nie ugardził do tego stopnia, żeś nie dopytał Dragomira? Bo przecież cię nauczał rozumu, a ty żeś nie zapytał? Pytałem mistrzu, ale kapłan poszukujący mi nie wyjaśnił. Otóż Arela, to imię kwadranckie, powiedział Wigin. I to jeszcze sprzed zjednoczenia kiedy kwadrant składał się z czterech oddzielnych królestw jeszcze przed ustanowieniem unii i zgładzeniem rodzin królewskich. Arela z Jede była jedną z kapłanek, która zaplanowała i w dużej części dokonała mordu na dynastii Rorgirów. Podobno królowi wbiła sztylet własnoręcznie, chociaż mogła go zabić jak innych, trucizną. Myślisz, że to dlatego... Dragomir nazwał twoją niechcianą siostrę Arelą. Ona nie jest taka, czcigodny mistrzu, wybąkał Zemir. Ona mnie... Nie zamordowała? Dokończył za niego Włodog. Ale Szarela zjede, też nie mordowała, bo miała taki kaprys. Chociaż historia zapamiętała ją jako taką. Bo historia rządzi się prawami i zachciankami tych, którzy ją kształtują, a może Dragomir nazwał ją na cześć późniejszej Areli, bardzo płodnej w pisma prawodawczyni która uczyniła z kwadrantu skałę niedoruszenia pisma, które w części przeniknęły za granicę i zapewne zostały przeczytane oraz przyswojone przez twojego nauczyciela inaczej mimo drgania amuletu pozwoliłby zabić dziewczynkę a ten jednak nie zabił ocalił na przyszłość Żal mu było. Ten dragomir przeczytał traktaty Areli z Goros i przyjął jej zakazaną naukę do serca, wbrew nakazom swojego zgromadzenia, wręcz gwałcąc jego prawa. Co więc jest takiego w twojej siostrze? Arela czuła w żołądku ciężar, nogi jej drżały. Nie wiedziała, czy powoduje to moc Wigina, zmęczenie po przepracowanej nocy, głód, pragnienie, czy strach Ozemira. Włodok przepytywał go i uczył, jakby już zadecydował, że zabierze go na zamek, do swojej szkoły, a wtedy Arela na zawsze straci swojego brata. Nie miała wątpliwości, że chłopiec zmieni się tam w mężczyznę i zapomni o szpetnej siostrze, cuchnącej kreaturze czyszczącej konie. Nie wiem, czcigodny mistrzu, odparł Zemir. Arela znaczy skała, Zemirze. Takie było pierwotne znaczenie imienia, ale później nadano mu drugie znaczenie. Nie czuła. I od tego czasu w kwadrancie nie nadawano tego imienia dziewczętom, bo o ile niektórzy pragnęli, by ich dzieci były niezłomne jak skała. To nikt nie pragnął, by były zimne i nieczułe. Gwarantuję więc, że arel jest niewiele, bardzo niewiele, ale zobaczymy, które z tych znaczeń bardziej pasuje skała czy nieczuła, a może oba pasują. Wigin sięgnął do mieszka, zawieszonego na oparciu krzesła, i wyjął z niego złotą monetę. Arela nigdy jeszcze takiej nie widziała. Miała średnicę dużej śliwki. Była gruba i w ogóle nieokrojona na bokach. Gdyby włodok ją poturlał po blacie stołu, toczyłaby się gładko, jak koło u wozu. To jest aż nadto, by zapłacić za dziesięć takich podłych wieczerzy jak ta, nawet po złodziejskich cenach, powiedział Wigin patrząc w oczy Areli. Dam ci tę monetę, dziewczyno. I będzie tylko twoja, jak utrzymasz ją w dłoni tak długo, jak sobie zażyczę. Obaczymy, czy skała. Chcesz monetę? Arela nie rozumiała, co się dzieje. Przecież moneta nie mogła być tak ciężka i da radę ją utrzymać. Nagle świat wokół niej rozmazał się i stał się nierzeczywisty jak sen. Odpowiadała, stała, oddychała i dźwigała nieznośny ciężar na ramionach, ale to, co się działo, nie miało prawa się dziać. To było niemożliwe. Bierz ją usłyszała warknięcie grezula. Karczmarz chciał je uczynić na tyle cichym, by tylko ona słyszała, ale błysk wokół Wigina świadczył, że mu się nie udało. Arela wiedziała, że gdy Wigin odejdzie ojciec odbierze jej monetę, ale gdyby odmówiła propozycji zbiłby ją okrutnie, a może nawet zabił. Zrobiła krok w stronę włodoga i wyciągnęła do niego dłoń tak, żeby mógł położyć na niej monetę. Jej palce były zgrubiałe od pracy. Wstydziła się brudu za paznokciami i odcisków. Wigin uśmiechnął się i pokiwał głową. Dobrze, a więc zrobimy próbę ognia. Po próbie nocy przejdziesz próbę ognia, ale tym razem prawdziwą. Wyciągnął do niej prawą rękę z monetą, ale zanim ją położył na jej dłoni, lewą rękę skierował w stronę kominka. Arela popatrzyła na palące się na palenisku bale, które nagle zgasły. Jakby coś połknęło z nad nich płomień, nadal żarzyły się, ale jak węgiel, a płomień zniknął zupełnie. Za to moneta w dłoni Wigina zaczęła świecić oślepiającym blaskiem. Powietrze wokół niej zafalowało. Część biesiadujących zbrojnych przerwała ucztę i popatrzyła na Włodoga. Zaraz położę ci monety na dłoni, a twój brat będzie liczył do stu. Umiesz liczyć do stu, chłopcze? spojrzał na Zemira. Tak, czcigodny mistrzu, nawet więcej, zapewnił chłopak. Kapłan poszukujący nauczył mnie jak. przerwał, bo Wigin uniósł rękę, nakazując mu milczenie. Tylko masz liczyć wolno. O tak. Trzy razy stuknął w blad stołu. Rozumiesz? Tak, mistrzu, Wiginie. – Rozpocznij, gdy położę tego florena na dłoni twojej siostry, nie wcześniej. Gdy Arela poczuła w ręku ciężar monety, serce załomotało jej gwałtownie. Otworzyła szeroko usta, by chwytać łapczywie powietrze, a na skórę na całym ciele wstąpił pot. Skupiła cały wysiłek woli, by nie cofnąć ręki. Nie obrócić dłoni, nie pozbyć się obezwładniającego bólu. Nawet nie krzyknęła. Prawda, że otworzyła usta, ale połknęła ten okrzyk. Wolała oddychać. Każdy oddech pomagał. Moneta topiła skórę. Poczuła swąd palonego mięsa. Metal zagłębiał się powoli w jej ciele i oparł się dopiero na kości śródręcza. Poczuła, że jej twarz staje się czerwona. Pulsuje. Zamknęła oczy, zacisnęła zęby, a w uszach słyszała jedynie szum krwi. Powtarzała sobie, że musi wytrzymać. Musiała. Ale czy może być większy ból? Wątpiła, że to możliwe. Ale nie, będzie taka, jak mówił Wigin, będzie jak skała, nie czuła i wytrzyma. Ból nagle zelżał i otworzyła na nowo oczy. Napotkała uważny wzrok Wigina. I przez szum krwi i pisk w uszach przebił się do niej gwar izby, oraz odliczający sekundy głos Zemira. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden. Arela otworzyła usta i patrzyła zdziwiona na monetę. Czuła bijące od niej ciepło, nawet na twarzy. Musiała nadal być gorąca, ale ból cały czas się zmniejszał. Nie czuła już z palonego mięsa, i wyglądało na to, że jej ciało puchnie. I wypycha monetę do góry. Obserwowała zdziwiona zjawisko, którego nie mogła zrozumieć. Wiele razy zdarzyło jej się poparzyć gorącą wodą lub ogniem. Grezul przez pewien czas przypalał ją metalowym prętem za karę, zostawiając jej na całe życie poziome szramy na udach. Ale tamte oparzenia bolały przez wiele dni i nocy i onczyły się i podchodziły ropą. Rana na dłoni wydawała się goić. Niemal nic już nie bolało. Gdy Zemir drżącym głosem doliczył zaledwie do czterdziestu, Włodok chwycił monetę gołymi palcami i wrzucił do kielicha z winem. Trunek syczał i bulgotał kilkanaście sekund, aż cały wyparował. Grezul, stojąca za nim z otwartymi ustami Elka i większość usługujących parobków, gapili się na to wszystko z wyrazem niedowierzania na twarzy. Żaden ze zbrojnych nie patrzył już jednak w stronę stołu Wigina, Zajęli się jedzeniem i piciem, z różnych stron pokrzykiwali, by donoszono więcej jadła. Arela spojrzała na dłoń, na której jeszcze przed chwilą leżała moneta. Czerwona, miejscami czarna tkanka swędziała lekko, ale nie bolała. Skóra nie spuchła, nie odpadła, ale zdawała się odrastać. Nie mogła w to uwierzyć, ten dragomir. Dobrze dobrał ci imię, powiedział powoli Wigin. Albo jest za mądry na prostego kapłana poszukującego, albo miał po prostu szczęście. Podniósł kielich, przechylił go i ciężka moneta uderzyła o blat stołu. Zatańczyła na nim przez chwilę i zatrzymała się. Grezul ruszył w jej stronę, ale Wigin osadził go w miejscu wzrokiem. To nie dla ciebie, Hamie. Warknął. Bierz ją, Arela, bo zasłużyłaś. Ja wiem, jak boli ogień. Dobrze znam ten ból. Dziewczyna podeszła do stołu. Czuła, że całe ciało ma jeszcze mokre od potu. Twarz pulsowała gorącem. Ale ja i tak oddam, zaczęła, ale przerwała. Po co miała to mówić? Kazał wziąć to weźmie. Podniosła ciężką monetę, która stała się ledwie ciepła i przyjemna w dotyku zacisnęła na niej palce. Ona jest twoja, arela powiedział Wigin: Twoja, za ból. Arela skłoniła się i popatrzyła w podłogę. Nie wiedziała, co robić. Ale ty Hamie, też dostaniesz złota. Włodasz mocy ognia wskazał niedbale dłonią na gryzula. I to nie tylko za tę biesiadę i gościnę, ale za twoją córkę Arelę, czy też szpetnego parobka, którego przyjąłeś, boś miłosierny, jako łgałeś wcześniej mi prosto prostoboczy. Potrzebuję jej na rok. Potem do ciebie wróci, jak zechce. Jak nie zechce, to jej nigdy nie zobaczysz. Ale mistrzu, czcigodny mistrzu, to moja córka, przecie, krew ze krwi. Co tam, że szpetna, ale robotna. Dostaniesz, Hamie, za nią florena kwadranckiego, A pewnie nie pojmujesz, co to za moneta, bo pierwszy raz widziałeś, to ci wytłumaczę, że to taka sama, którą dałem Areli. Oprócz tego jeszcze jednego florena za gościnę i przygotowanie jej do drogi. A to o wiele za dużo, o wiele. Wiesz o tym. Ale przecie to córka! Grezul uśmiechnął się chytrze, ale Arela wiedziała, że się jedynie targuje. Wigin nie był jednak skory do przekomarzań. I ja nie przekupka chamie i daję, ile moja wola, i aż nad to szczodrze. Odpowiedział spokojnie Włodok, ciągle nie patrząc na drżącego z chciwości żądzy i z trudem tłumiącego gniew karczmarza. Usta Grezula Szarpały się na różne strony, jak dzikie konie. Brwi unosiły się i opadały, policzki wzdymały, a zaraz potem się cofały. Ale jak nie chcą dać, to biorę bez pieniędzy, a za sobą zostawiam popiół. Przycigany misu, do nóg padam. To aż nadto do nóg padam. Zawył grezul, gnąc się w ukłonach i wyciągając w stronę wigina ręce, jakby od razu domagał się pieniędzy. Arela spodziewała się, że włodasz ognia rozgniewa się. Ale ten wyjął z mieszka dwa floreny i rzucił je pod nogi karczmarzowi. Ten upadł na kolana, chwycił je w palce i schował szybko do kieszeni. Przytrzymywał je jednak cały czas prawą ręką przez sukno, jakby bał się, że znikną. — A teraz każ twoją córkę porządnie wyszorować, bo cuchnie końskim łajnem — nakazał Wigin. I ubierz w najlepsze spodnie, buty i kubrak podróżny. Jak butów nie masz, to zgłoś się do mojego majorusa. On wszystkim pokieruje. Masz jeszcze północy. Ubrania mają pasować. I być wygodne. Rozumiesz? Tak, czcigodny mistrzu, jako sobie życzysz. Grezul ciągle giął się w ukłonach. A ja udam się na spoczynek. Izba gotowa? — Gotowa, czcigodny mistrzu. Już prowadzę, najlepsza izba wymyta, pachnąca i okadzona, jak kazał Majorus czcigodnego. Wszystką wykonał jak należy. Arela nie spodziewała się, że będzie podróżować w powozie razem z Wiginem. Oprócz niej znajdował się w nim tylko Majorus, wysoki, potężnie zbudowany i ponury mężczyzna z siwą brodą, ubrany na czarno, z wykonanym z czerwonego złota grubym łańcuchem na szyi. Nie odzywała się, bo o nic ją nie pytano. Wigin przeglądał listy, mruczał coś w języku, którego nie rozumiała, a majorus notował jego decyzję, nie zwracali na nią uwagi. Wigin używał pachnidła, którym bez przerwy smarował górną wargę. Arela domyśliła się, że robił to, by zneutralizować stajenny smród, który nadal na niej pozostał, mimo szorowania w bali gorącej wody. Nie próbowała o nic pytać, bała się rozgniewać serca. patrzyła jedynie przez okno na ciemną puszczę. Wysokie twarduki, najwyższe spośród wszystkich drzew, rosły tam gęsto. Nie mogła nawet dojrzeć liści, które pojawiały się tylko w słońcu na najwyższych gałęziach. Niższe konary były nagie, kolczaste i wydawały się odpychać kłębiące się wokół drzewa olchy, dęby, jesiony i zwykłe buki. To w plątaninie gałęzi twarduka najchętniej czaiły się i wiły gniazda gryzony. Miały nawet identyczne umaszczenie, jak kora tego drzewa, szare, z pionowymi, czarnymi pasami. Twarduczyna zawsze przerażała Arele, ale eskorta Wigina mogła sobie z łatwością poradzić z watachą gryzonów czy wilków. Składała się z dwunastu jeźdźców okutych w stal, jadących przodem, sześciu kuszników podróżujących na wozie przed powozem Wigina i dziesięciu tarczowników z kilkuosobową służbą na trzecim wozie, jadącym z tyłu. Mężczyźni pokrzykiwali, konie rżały i konwój mozolnie przedzierał się przez błotnistą drogę. Arela ciągle z niedowierzaniem spoglądała na wnętrze swojej dłoni, które powinno boleć od poparzenia. Skóra powinna poczernieć, pokryć się bąblami podbiegłymi ropą. Ale była taka jak zwykle, jakby nie zetknęła się z rozgrzaną do białości monetą. Nie mogła zrozumieć, jak to było możliwe. Jechali od świtu przez cały dzień z dwoma postojami na dziesięć minut. Czasami konwój zwalniał, a majorus wychylał się przez otwarte drzwi, by przekazać polecenia zbrojnej świcie. Wigin nie rozkazywał nawet, by zatrzymać się na posiłek. Arela widziała niektórych zbrojnych jak jedli na koniach paski wysuszonego mięsa. I popijali je z bukłaków. Sama nie czuła głodu, bo nie jadała w stajni posiłków, aż do wieczora, a nawet jakby taki dostała, to ze zdenerwowania i niepewności nie mogłaby nic przełknąć. Dopiero po zmroku powóz stanął na dłużej, i Wigin ze swoim majorusem wysiedli z niego bez słowa. Została sama, i dopiero po dłuższej chwili odważyła się wyjrzeć przez okno. Poczuła dym, a później zobaczyła światę płonącego ognia. Dostrzegła grube pnie drzew o dziwacznych powyginanych gałęziach. Zewsząd dochodził stukot siekier i trzask łamiących się drzew. Po błotnistej drodze i mchu zaczął snuć się czarny, duszący dym. Nagle drzwi powozu otworzyły się i do środka zajrzał Majorus. Popatrzył na Arele uważnie, jakby się nad czymś zastanawiał. — Zdejm szaty — rozkazał. — Możesz zostawić tylko te przyciele, jak masz coś pod spodem. Arela miała, nie zawahała się i bez słowa rozsupłała buty, które i tak dziwnie uciskały jej nieprzyzwyczajone do obuwia łydki. Potem ściągnęła spodnie, kurtkę i kubrak. Została jedynie w koszuli i kalesonach. Wysiadaj, polecił majorus, który patrzył obojętnie, jak się rozbierała. Poczuła, że gardło spuchło jej ze strachu. Żałowała, że zgodziła się na propozycję Wigina. Gdyby została w karczmie, to grezul zabrałby jej złotą monetę, ale byłaby blisko Zemira. Mogłaby z nim rozmawiać i zajmować się końmi. W jej życiu nic by się nie zmieniło, ale wiedziałaby, co się stanie. Było bezpieczne. A jaki los czekał ją z Wiginem? Mógł jej odebrać monetę w każdej chwili, chociaż wydawała się nie mieć dla niego żadnej wartości. Zabić ją lub porzucić w puszczy dla kaprysu albo dla sobie tylko wiadomego celu i umarłaby w niej rozszarpana przez watachy wilków, gryzony lub najgorsze, zostałaby wchłonięta przez błądzącą po puszczy czerwoną mgłę. Wyszła z powozu i stanęła w gęstym błocie. Nogi zapadły jej się do połowy łydki. Przeszedł ją dreszcz, ale nie od zimna i oślizłej ziemi, bo całe życie chodziła boso, lecz ze strachu, który dusił, przyspieszał oddech i rozpędził do galopu serce. Jej wzrok przyciągnęła polanka, wyrwana gęstej ciżbie lasu, nie większa niż podwórko przed jej stajnią. Pokryta omszałymi głazami, na których gdzie gdzieniegdzie wyrastały paprocie i rachityczne drzewa. Na środku polany paliło się ognisko. Płomienie strzelały wysoko, a kilku zbrojnych donosiło ciągle porąbane konary i gałęzie, które paliły się niechętnie, produkując tumany gęstego, cuchnącego dymu. Dostrzegła Wigina. Stał wyprostowany i patrzył się w potężniejący między głazami ogień. Nie miał na sobie czarnej, poznaczonej czerwonymi liniami szaty. Był niemal nagi. Jedynie w skórzanych, krótkich spodniach. Nawet bez butów. Stał na głazie, na wyciągnięcie ramienia od płomieni. Strzelające w powietrze iskry wydawały się gasnąć na jego krwisto-czerwonych, poranych czarnymi bruzdami plecach. Tatuaż na małym palcu jego lewej dłoni pulsował intensywnie fioletowym światłem. Majorus popatrzył na arelę i zmarszczył brwi, jakby coś rozważał. W końcu jednak wydał zbrojnemu polecenie. Przygotuj ją, powiedział po fliendryjsku i Arela poczuła na ramieniu urękawiczoną zimną dłoń. Jeden ze zbrojnych pociągnął ją w stronę ogniska. Wiedziała, gdzie ją ciągną. Przed Wiginem, w odległości zaledwie kilku sążni, między dwoma wysokimi głazami rozpięto stalowy łańcuch. Wiedziała, że to dla niej. Zbrojny nie próbował tego ukryć. — Nie szerp się! — warknął i ścisnął ją za kark. Zeszli z drogi. Pod stopami przestało jej ciamkać rozkopane przez ciężkie konie błoto i poczuła mokry mech, zbutwiałe liście. I igliwie. Głazy były stare i obłe, pozbawione ostrych krawędzi. Patrzyła na ogień, który potężniał z każdą chwilą. Żołnierze ciągle donosili szczapy drewna i połamane gałęzie. Strzelał wysoko ponad wigina, który obrócił się w jej stronę. Wiedziała, że ogień jest przeznaczony dla niej. Ale dlaczego? Wigin zapłacił Grezylowi, żeby ją spalić na stosie, jak niewierną żonę? Widziała raz takie okrucieństwo w kielini. Dragomir próbował powstrzymać to szaleństwo, ale gawieć łaknęła krwi i mordu. Jeden z chłopów, kardor, posiadający kilkanaście murk żyznej ziemi w przy rzece, przyłapał swoją żonę podobno z parobkiem. Wedle zwyczaju mógł żądać jej śmierci i zażądał. Parobka oćwiczono batem do utraty przytomności, ale ten miał szansę przeżyć. Żona nie miała, spalone ją żywcem. Dragomir ocalił jedynie trójkę dzieci, te, które Kardor uznał za bękarty. Te, podług zwyczaju, miały zostać wywiezione głęboko w las, w twardu czynę i porzucone w łachmanach, co równało się śmierci. Arela sądziła, że stos był przeznaczony dla niej. Nie mogła sobie wyobrazić, do czego innego mógł służyć. Nie rozumiała tylko dlaczego, ale tak wiele rzeczy na świecie było dla niej niezrozumiałych, że nie dziwiła się niczemu. W jej oczach pojawiły się łzy i szarpnęła się, ale potem pomyślała, że nawet jakby udało jej się uciec w puszczę na boso i w łachmanach, to czekałaby ją i tak śmierć, tyle że dłuższa, i jeszcze okrutniejsza. Dała się prowadzić jak na rzeź i nie stawiała oporu. — Nie obawiaj się, Arela — powiedział Wigin, gdy go mijała. Jego skóra była pobrużdżona jak kora starego dębu, czerwona i poprzecinana czarnymi pasami. Na piersi nie miał nawet sutków, a jedynie dwie pionowe blizny. — Czeka nas dotyk ognia — kąpiel w ogniu. Arela! Krzyknął, zdejmując z głowy perukę i odsłaniając czarną i pomarszczoną jak suszona śliwka skórę na czaszce. Perukę rzucił Majorusowi, który szedł kilka kroków za dziewczyną. Ja znam dotyk ognia i wierz mi, chciałbym go uniknąć, ale muszę wiedzieć na pewno, czy jesteś przydatna, czy tylko wydajesz się taką być. Muszę mieć pewność, bo wtedy zmienię plany. A ja nie lubię zmieniać planów. Zaciśnij zęby, bądź niewzruszona jak skała, nie czuła. Stój tak długo, ile wytrzymasz, rozumiesz? I patrz na mnie. Za to czeka cię nagroda, o jakiej nie marzyłaś. Moje słowo jest pewne jak śmierć w ogniu. Pamiętaj pewne jak śmierć w ogniu. Arela drżała z zimna i strachu. Patrzyła na stojącego przed nią chudego mężczyznę i nie wiedziała, co odpowiedzieć. A nawet jakby wiedziała, to nie śmiałaby. Wigin uczynił gest głową i żołnierz powlukł Arele między głazy. Kazał rozstawić nogi, a potem za pomocą obcęgów zapiął jej na szyi stalową obręcz. — Patrz na mnie, Arela! — rozkazał Wigin. W twarz uderzyły ją podmuchy rozgrzanego powietrza, a w plecy ziębił wiatr z wnętrza puszczy. Włodok uniósł ręce, jego twarz napięła się, a dłonie rozżarzyły jasnym blaskiem i chwilę potem stanęły w płomieniach. Uczynił szybki gest, płomienie zniknęły, a Arela poczuła gorąco na całym ciele, które chwilę potem zamieniło się w piekący ból. Jej koszula i kalesony zaczęły płonąć. Nie potrafiła i nie chciała powstrzymać krzyku. Zamknęła oczy, nogi ugięły się pod nią i upadła na kolana. Trawił ją ogień i była pewna, że umrze, ale nie umierała. Cienkie sukno spaliło się i odpadło od czerwonej, zwęglonej miejscami skóry. Spaliły się jej rzęsy i brwi. Otworzyła oczy. Początkowo widziała jedynie czarno czerwone plamy, ale powoli zniknęły. I znowu ukazał jej się płonący stos, do którego zbrojni dokładali kolejne drwa. Skóra pulsowała piekącym bólem, ale ból nie był już obezwładniający. Zwęglone przedramiona stały się krwisto czerwone, a potem różowe. Skóra goiła się. Podniosła się na nogi i spojrzała na Wigina. Nie rozumiała, co się dzieje. Włodarz mocy ognia patrzył na nią. I uśmiechał się. Myślała, że coś powie. Wytłumaczy jej, co się dzieje, ale ten bez słowa uniósł ręce. Zapłonęły całe, nie tylko dłonie, ale aż do barków. Chwilę potem ogień na jego ciele zgasł, a Arela poczuła, że stopy zaczęły ją parzyć. Spojrzała na głaz, na którym stała. Zrobił się czerwony, jak rozpalone żelazo, rozmiękł, a jej stopy wydawały się w nim zapadać. Ale nim zaczęła krzyczeć, wystrzelił słup ognia, który połknął ją w całości. Znowu zamknęła oczy i zacisnęła zęby. Powtarzała w myślach, że to minie, tak jak poprzednie minęło, ale myśli też się spaliły, zwęgliły i znikły. Został tylko ból, wirująca czerwień przed oczami i szum płomieni w uszach, ogień trawił jej ciało. Przebił się przez skórę i dotarł do mięśni. Płonęła tak długo, że zaczęło jej brakować tlenu. Gdy wciągnęła w płuca gorące powietrze, poczuła ból, jakby połknęła rozżarzone węgle. Znowu upadła na kolana i, gdyby w ostatniej chwili nie wyciągnęła rąk, uderzyłaby głową o kamień. Wtedy jednak płomienie zgasły. Ból zelżał i otworzyła oczy. Jej skóra stała się czarna, paznokcie na dłoniach odpadły, w niektórych miejscach przez ciało przebiły się poszarzałe od cuchnącego dymu kości. Wciągnęła zachłannie w płuca smrodliwe powietrze i uniosła się na nogach. Ogień zdawał się ciągle płonąć w jej wnętrzu, jakby go połknęła. Spojrzała przed siebie. Uniesione ramiona wigina dymiły, były czarne jak drewno twarduku i tylko tatuaż na wierzchu prawej dłoni świecił jasnym fioletowym światłem. Pięknie, Arela! Krzyknął Włodok. Stoisz jak skała, nie czuła na dotyk ognia. Pięknie. Teraz wiesz, co czuję. Wigin oddychał ciężko. Zrozumiała, że czuje ból jak ona. Stał na rozstawionych nogach, tak jakby obawiał się, że się przewróci. Ze zdumieniem spostrzegła, że jego ciało również zaczynało się goić, ale wolniej niż jej. Pochylił nagle głowę. Nie boli już, prawda? Boli tylko przez chwilę, a potem przestaje. Ból uczy i staje się częścią ciebie. Chciała odpowiedzieć, ale z gardła wydobył się tylko chrapliwy świst. Pokręciła głową. Jej skóra wciąż parzyła, oczy uzawiły, a wnętrze piekło, jakby wypełniał ją wrzątek. Wigin jednak nie chciał jej odpowiedzi. Zacisnął pięści i nagle stos zgasł. Przez chwilę polana, omszałe kamienie i głazy pochłonęła ciemność. Jedynie wysoko nad lasem migotały gwiazdy, ale potem kłody rozjarzyły się czerwienią, i pojawiły się na nich małe, nieśmiałe płomyki. W czerwonym świetle ukazały drżącego Wigina, który wyglądał tak, jakby dusił w sobie ból, który był nie do zniesienia. Wyciągnął przed siebie ręce i wokół nich zaczęła formować się kula. Nie wyglądała jednak jak płomień, ale gęsta, topiąca się smoła. Kula potężniała, odrywały się od niej krople, które kapały na głazy poniżej i tworzyły małe, płonące, a potem dymiące kałuże. Blada twarz wigina, jedyne miejsce na ciele, gdzie wydawał się mieć zdrową skórę, poczerwieniała. Wyschnięte zwęglone płatki odrywały się od jego policzków i powoli spadały mu pod nogi jak suche liście. Tatuaż na dłoni pulsował fioletem i żgał w oczy jak południowe słońce. Kula ognia ciągle potężniała, rosła, aż w końcu pochłonęła swego twórcę. Arela wiedziała co się stanie. Chwilę przed tym, gdy gorąca sfera pomknęła w jej kierunku, zacisnęła zęby i zamknęła oczy. Arela powoli zanurzyła się w bali wypełnionej gorącą wodą. Mięśnie bolały ją tak, jakby pracowała ciężko w polu kilka dni. Grezul czasem oddawał ją chłopom do pomocy przy wykopkach pracowała wtedy od świtu do zmierzchu posuwając się na kolanach w ciężkiej wilgotnej ziemi wzdłuż redlin wygrzebując modyką bulwy ziemniaków i wrzucając je do wiklinowego kosza po takiej pracy bolały ją nogi grzbiet i ramiona ból z którym obudziła się na sienniku w komnacie w zamku Wigina był jednak o wiele dotkliwszy Zesztywniał jej każdy, najmniejszy nawet mięsień, każdy róg sprawiał nieznośny ból, w tym nawet uniesienie brwi czy mruganie powiekami. Przymknęła oczy, czując jak w gorącej, pachnącej igłami sosny wodzie węzły zawiązane na jej ciele rozluźniają się, a grudy żwiru wepchnięte pod skórę i pomiędzy włókna mięśniowe rozpuszczają. Nawet ciężar, uciskający jej piersi od momentu, w którym obudziła się między kamiennymi ścianami, nieco zelżał. Otworzyła oczy i popatrzyła na swoje dłonie. Palce wyglądały dziwacznie, pozbawione paznokci z różową tkliwą tkanką. Nie wiedziała, jak długo była nieprzytomna. Pamiętała tylko ogień i ból. Nagle drzwi otworzyły się i do środka kaczkowatym chodem weszła stara kobieta z nieprzeniknionym, surowym wyrazem twarzy. Na podłodze obok bali położyła szczotkę do ciała i mydło, a na półce za wysokim lustrem złożoną i wyprasowaną szarą szatę. Myję się, się ja mam to zrobić? Zapytała i podrapała się po włochatej łydce. Sama? Odparła Arela, bo nie chciała by kobieta na nią patrzyła wstydziła się jej ciało było pozbawione paznokci i owłosienia nie miała nawet rzęs gdy spojrzała w lustro niemal nie poznała swojej twarzy skóra była w niektórych miejscach czarna w innych już tylko czerwona a tam gdzie płaty odpadły same różowa jak u noworodka dziwiła się też jak bardzo zmienił ją brak rzęs brwi i krótkich ciemnych włosów, które miejscami porastały jej zdeformowaną czaszkę. Kobieta wyszła, rając coś pod nosem, a Arela sięgnęła po szczotkę, potarła sztywnym włosiem omydło i zaczęła zdzierać z siebie cuchnący spalenizną skórek. Schodził łatwo, czasem z pieczeniem i bólem. Pod nim znajdowała się świeża, miękka skóra, nawet w miejscu odcisków na dłoniach czy na piętach. Czuła się tak, jakby obierała wyciągniętą z ziemi brudną, oblepioną czarną ziemią bulwę, odsłaniając miękki i soczysty miąż. Gdy skończyła, stanęła w bali wody i przyjrzała się swojemu ciału w lustrze, nigdy nie widziała siebie w całości i tak wyraźnie. Czasami spoglądała na swoje odbicie w brudnej wodzie w wiadrze lub w poidle ale nigdy nie obejrzała siebie całej tak wyraźnie od stóp do głów. Jej ciało było kanciaste, twarde i żelaste, ramiona szerokie, uda grube i mocne, ale miała wąską talię z brzuchem poranym bruzdami. Nie była miękka i pulchna jak jej siostra Elka, ale zawsze szorstka jak przydrożny głaz. Jej skóra stała się jednak różowa i miękka, Zniknęły blizny po razach, jakie zadał batem grezul na udach, owrzodzenie pod kolanem, a także jątrzące się rany na wyrostkach na czaszce. Wyglądała jakby niedawno się urodziła, jakby wszystko, co było w niej stare, strawił ogień. Przebrała się w czysty płócienny habit. Gdy tylko założyła wysokie zakostkę buty z miękkiej skóry i zaczęła się zastanawiać, co robić dalej, do łaźni weszła stara kobieta, jakby podglądała ją przez jakąś szparę. Teraz poprowadzę na pokój, powiedziała ochrypłym głosem. Mistrz kazał pokazać i nadrzeć olejem całą skórę i wymasować. Arela skinęła głową, ale kobieta na to nie czekała, tylko odwróciła się i bujając się na boki opuściła łaźnię. Wchodziły długo po kamiennych, kręconych schodach baszty. Mijając po drodze zatknięte w ścianach lampy oraz okute żelazem i nabite ćwiekami drzwi. Zatrzymały się dopiero przy piątych. Kobieta odczepiła od pasa pęk kluczy, znalazła odpowiedni i włożyła do zamka. Zgrzytnęło żelazo i weszły do środka. Arela poczuła kurz oraz przyjemny kwiatowy zapach, który najpewniej wydobywał się z fioletowej świecy stojącej na stole pod ścianą po prawej. Po lewej znajdowała się drewniana prycza z puchową pierzyną i poduszką, a obok niej szafa na ubrania. Komnatę oświetlały dwie lampy olejne, zawieszone po obu stronach małego okna, wychodzącego na las, nad którym wisiało ciemne, rozwjeżdżone niebo. — Rozbiera się, stanie tyłem i rozłoży nogi, to natrę szybko — powiedziała kobieta. W jej rękach pojawił się mały skórzany bukłak, z którego wycisnęła intensywnie, ale przyjemnie pachnący, żółty kleisty olejek. Arela ustawiła się tak, jak jej kazano, i kobieta natarła ją pośpiesznie, szorstkimi dłońmi mocno, przy tym ugniatając ciało. Potem kazała położyć się na łóżku i gniotła dalej mięśnie areli, powodując ból, ale zaraz potem pojawiło się rozluźnienie. I ciało zaczynało przyjemnie mrowić. Kobieta wyszła w milczeniu. Zgrzytnął klucz i dziewczyna została sama. Łóżko było miękkie i pachnące. Niemal natychmiast zasnęła. Wstawaj, Arela. Usłyszała cichy, niemal łagodny głos, który jednak ukłuł ją jak szpilka. Otworzyła oczy i zobaczyła Wigina siedzącego przy stole w jej komnacie. Był ubrany w prosty szary płaszcz przepasany srebrnym sznurem. Na głowie znowu tkwiła peruka. Nie miał jednak brwi ani rzęs, jak arela. Usiadła na łóżku. Przez długą chwilę była niemal pewna, że nadal śni. Włodasz ognia miał nieruchomą białą twarz. Tatuaż na małym palcu lewej dłoni leśnił fioletowym światłem. Pewnie się dziwisz, dlaczego tutaj jesteś i dlaczego zadałem ci tyle bólu, Arela. Tak, odparła cicho. Wiedz, że jakbym mógł, to bym tego nie robił, ale musiałem. Władanie ogniem to nie jest kwestia kilku gestów czy słów. Ogień trzeba wciągnąć w siebie. Pokierować, a to powoduje nieprzyjemne skutki, także dla mnie, jak widzisz. Magia wymaga poświęceń i chciałbym, żebyś zrozumiała, jaki jest cel, bo bez tego nie będę mógł wykorzystać Twoich niewątpliwych talentów. Arela opuściła nogi na drewnianą podłogę i pokiwała głową. Przeniesiony płomień. Jest tak samo realny jak ogień źródłowy, zarówno dla materii i niemal wszystkich istot, ale są bardzo, bardzo rzadkie wyjątki. Ty, Arela, jesteś wyjątkiem i ja chcę to wykorzystać. I twoja wyjątkowość rozciąga się nie tylko na ogień, ale na wszelkie żywioły w naszej prymitywnej sztuce. Musisz wiedzieć, że mamy sześć żywiołów. Które jesteśmy jako włodarze w stanie kontrolować. Pierwszym z nich jest ogień, mój żywioł, ale wyróżniamy jeszcze chłód, wodę, ziemię, wiatr i witalność. Kontrolowanie każdego z nich odbywa się w taki sam sposób i wymaga poświęcenia ciała, wciągnięcia w niego żywiołu, co powoduje nieprzyjemne skutki, ale tylko chwilowo. Łatwo rozpoznać włodarza mocy, bo każdy w którymś momencie, najczęściej bardzo wcześnie, zbadał swoje granice. A to zostawia trwały ślad na ciele. Na moim zostawiło. Widziałaś, jak wyglądam. I jestem pewien, że jesteś odporna w takim samym stopniu, stopniu całkowitym, na każdy żywioł. Nazywamy to Nieczułością magiczną, lub a magicznością. Jest to rzadko spotykana cecha u istot żywych. Dragomir wyczuł u ciebie wyjątkowość, ale nie zdawał sobie sprawy, na czym polegała. Na twoje szczęście zresztą. Arela pokiwała głową. Rozumiała słowa, które mówił do niej wigin, ale nie pojmowała ich sensu. Serce przyspieszyło jej. I próbowała patrzeć na siedzącego przed nią mężczyznę, ale nie potrafiła. Bała się. Odwiedziłem Dregomira i był na tyle uprzejmy, by podzielić się ze mną rezultatami testów umysłu, jakie na tobie wykonał. Kapłanie poszukujący posługują się nimi, by odnaleźć chłopców o wyjątkowych przymiotach umysłu. Przeprowadzał ci je w tajemnicy co jakiś czas. — Pamiętasz? — Arela skinęła głową. — Pamiętała. Dragomir kazał jej wybierać rysunki, które najlepiej pasowały do pozostałych. — Testy, testy badały twój rozum i okazało się, że nie jesteś w tej mierze wyjątkowa. Jesteś inteligentniejsza niż większość, ale nie na tyle, by stanowiło to wartość bez twojej amagiczności. I dlatego rozpoczynamy tę rozmowę. Masz potencjał zrozumieć to, co mówię. Inaczej bym sobie nie zawracał głowy, by ci cokolwiek tłumaczyć. Arela milczała i siedziała bez ruchu. Nic nie rozumiała i nie chciała tego zdradzić pytaniami. Nikt do niej nie przemawiał w ten sposób w całym jej życiu. Nikt nie mówił o jej potencjale, albo że jest wartościowa, nawet Dragomir. Za rok. Odbędzie się tutaj turniej w moim zamku. Karlochi kontynuował Wigin. To wydarzenie zbiera włodarzy żywiołów poza kwadranckiego świata. Będę gościł u siebie najpotężniejszych z Fliendrii, a także państwościennych. Oczywiście nie pojawi się tutaj żaden z mistrzów arystokracji kwadrantu, ponieważ oni uważają nas za niższych sobie. I nie widzą sensu w tak niebezpiecznej wyprawie. Wiedz bowiem, że włodarze żywiołów nie są nieśmiertelni ani wszechmocni, a sama władza, podobnie jak Twój dar a magiczności, pojawia się sama w wyniku wydarzeń, mających miejsce w dzieciństwie i pewnych predyspozycji, takich jak ja włodogów, kształtuje zazwyczaj pożar i śmierć. Jednak nadal pozostaje między nami chęć rywalizacji. Nie chcemy być narzędziem w rękach królów i generałów. Potrzebujemy czegoś więcej, dlatego turniej. Będziecie walczyć? zapytała Arela. Wigin pokręcił głową i roześmiał się. Nie. Walka byłaby głupia i sprowadzałaby się do tego, który by pierwszy przeniósł swój żywioł. Na drugiego. Byłaby krótka, nudna i do niczego nie prowadząca. Władzę i prestiż przynosi przekazywanie władztwa nad żywiołem, ale to nadal jest w sferze teoretycznej. Wigin popatrzył na swoje dłonie i uczynił gest, jakby chciał uciąć ten wątek. Turniej to rozrywka i hazard. Dla niektórych jest jednak sensem istnienia. Pamiętasz chyba, że posługiwanie się żywiołami wywołuje ból. Taki ból trudno sobie zrekompensować innym uczuciem. Turniej jest właśnie taką próbą. Włodarze nie walczą. Tylko idioci ryzykują życiem, by udowodnić swoją wyższość. Tylko głupcy unoszą się gniewem. My, włodarze mocy, robimy wszystko na zimno będą walczyć protegowani a więc wyznaczeni przez nas i wyuczeni kandydaci to jest proteza tego do czego dążymy by uczynić z kontroli żywiołów niecoś przypadkowego zdarzającego się naturalnie jednemu istnieniu na milion ale ujętą w reguły sztukę którą można przekazać innym na razie udało się to w bardzo ograniczonym stopniu i niewielu nie chcę zabijać, powiedziała Arela. Wiem o tym i słusznie, że nie chcesz. Nikt z zdrowych zmysłach nie chce zabijać, ale będziesz musiała zabijać, nie tylko na turnieju, ale także później w życiu. Ale jeżeli ty nie zabijesz, to inni zabiją ciebie. To jest bardzo proste. Chcesz chyba zobaczyć swojego brata Zemira. Tak, widziałem jak na niego patrzysz. Tylko na nim ci tam zależy. Arela czuła, że nie jest w stanie oszukać siedzącego przed nią mężczyzny. Nie próbowała kłamać. On jedyny był dla mnie dobry, powiedziała. To źle, odparł Wigin. Pogładził podbródek i wypuścił gwałtownie powietrze przez nos. Módl się, żeby z tego wyrósł bo długo nie pożyje. Nie ma takiego czegoś jak absolutne dobro albo absolutne zło. To figury, które wymyślono, by trzymać lud na smyczy, chociaż moim zdaniem wystarczyłby miecz i ogień. Arela poczuła złość. Co on wiedział o Zemirze? Ten zepsuty starzec myślał tylko o sobie, dla niego. Nikt się nie liczył, tylko on sam. zacisnęła jednak zęby i nic nie odpowiedziała. Na turnieju najłatwiej jest zabić, kontynuował Wigin. Ale możesz też zmusić przeciwnika, by się poddał, i nie zadawać ostatniego pchnięcia. Musi krzyknąć wala to oznacza poddanie. Tylko wiedz, że nikt nie będzie chciał się poddać. Nikt nigdy się nie poddaje, bo włodarze mocy, którzy kazali ich przygotować, nie potrzebują przegranych. Jeżeli nie zginął z twojej ręki, to zginął z ich ręki. Ja też zabiję cię, gdy się poddasz. Walka z myślą, że jest inne wyjście jak zwycięstwo, osłabia, i dlatego musisz czuć, że za plecami jest ściana. W oczach Hareli stanęły łzy. Odwróciła głowę. Nie chciała, żeby Wigin je zobaczył. Spójrz na mnie, patrz na mnie, jak mówię. Zacisnęła zęby i powoli odwróciła się w jego stronę. Wigin miał twarz bez wyrazu. Jego niebieskie oczy nie patrzyły na nią jednak obojętnie. Wydawało jej się, że zależy mu, by zrozumiała. To. Że z tobą rozmawiam to oznaka szacunku. Oczywiście na razie na niego nie zasłużyłaś, ale wydaje mi się, że nie spotkaliśmy się przypadkiem. Moi protegowani walczyli w turniejach od dwudziestu lat. Nigdy nie wygrałem, a teraz chcę wygrać. Słuchaj, Arela, nie jesteś głupia i podoba mi się to. Jesteś harda i podoba mi się to. Masz wolę i to też mi się podoba. Masz szansę wygrać i żyć, ale tylko, gdy będziesz wykonywała moje polecenia. Tylko wtedy. Starzec wstał z krzesła i podszedł do okna. Popatrzył przez chwilę na rozjaśniające się brzaskiem niebo, potem złączył dłonie na plecach i zaczął przechadzać się po pokoju. Mamy trzysta pięćdziesiąt dwa dni, niecały rok. Innych protegowanych szykuje się na turnie latami niektórych od niemowlęcia ja też tak robiłem mam szkołę i selekcjonuję chłopców od 22 lat każdy z nich chce walczyć i zwyciężyć dla mnie ale żaden nie dysponuje takim potencjałem jak ty napotkałem ciebie i ty jesteś moją szansą na zwycięstwo to będzie dla innych włodarzy zaskoczenie Taka nieczułość na przeniesione żywioły jest niespotykana, a mam nawet podejrzenia, że rozciąga się na starą magię. Ale to potem. Mruknął do siebie, zacisnął pięść i uśmiechnął się. Areli nie ucieszył ten uśmiech. Wiedziała, że stoi przed nią cyniczny, chciwy i zepsuty starzec. A magiczność jednak nie wystarczy, Arela. Na turnieju. Nie walczy się jedynie żywiołami. Można zrobić wszystko, by zabić przeciwnika. Protegowani stają naprzeciwko siebie i gdy rozlegnie się dzwon, walczą. Nie ma żadnych zasad. Nie wiadomo kogo napotkasz. Może to być opancerzony wojownik, łucznik, młody włodarz żywiołów lub połączenie wszystkiego naraz. Słuchaj Arela. Jeżeli wygrasz dla mnie ten turniej, to dostaniesz złoto i wolność, i przez rok nabędziesz umiejętności, których żal marnować na życie chłopki. Nie chcę złota tak, wiem, że nie chcesz. Wiem, czego chcesz bardziej. Usiadł obok niej na łóżku i zbliżył swoją twarz do jej twarzy. Poczuła z jego ust zapach egzotycznych przypraw. Popatrzył na nią w ten sam sposób. W jaki patrzyli inni, z wyjątkiem Zemira, z obrzydzeniem. Zdała sobie sprawę, że przez całą przemowę Włodoga zapomniała o swojej szpetocie. Jesteś dla innych odrażająca. Widziałem, jak na ciebie patrzą. Każdy tak patrzy, każdy się brzydzi, każdy odwraca wzrok, każdy się odsuwa. Ale nie, po co te łzy? Nie płacz. To zwykły fakt. A twoje łzy świadczą jedynie o tym, że sądzisz, że to jest niezmienne. Ale to nieprawda. To się może zmienić. Arela zamknęła oczy. To wszystko, co mówił, to była prawda. Wiedziała to. Żyła z tym tyle lat. I myślała, że się z tym pogodziła. Ale z tym nie można się pogodzić. Nikt nie chce patrzeć. Kontynuował Wigin. Szczególnie odpychające jest spłaszczenie części czołowej czaszki i te kostne wyrostki, które odbierają ci człowieczeństwo i przybliżają do zwierzęcia. Rozszczepione podniebienie i będący konsekwencją zniekształcony nos zdarzają się częściej, ale to odmienny kształt czaszki sprawia, że twój widok przywodzi na myśl coś gadziego. Ludzie boją się gadów. Wiesz, Łzy płynęły jej po policzkach, ale nie szlochała. No i pozostaje jeszcze smród. Cuchnie ci z ust, ale to przez zepsute zęby. Już wezwałem felczera. Wyrwie ci je. Naprostuje inne, spiłuje te, które da się uratować. Ogień wyczyścił ci twarz z krost, ale pozostały dzioby. Odpowiednie maści i oleje będą w stanie to jednak wygładzić. Widać, że przyszłaś czarny mur, ale nie zabił cię. To też jest zastanawiające. Wskazywałoby, że zaraza ma podłoże magiczne. Może to nawet kolejny żywioł, a może sprawka któregoś włodarzy witalności. Tak, to jest interesujące. Arela spuściła wzrok i patrzyła w podłogę. Wigin zauważył. I wiedział wszystko, nic nie mogła przed nim ukryć. Zaczął gładzić ją po nagiej czaszce, drgnęła, gdy jej dotknął. Jego dłoń była zaskakująco miękka, dotykał jej czule, jakby mu na niej zależało, może naprawdę zależało. Nie, wiedziała, że się jej brzydzi, każdy się brzydził, ale i tak odczuwała przyjemność. Zrozumiała, że jego intencje się nie liczyły. Liczył się tylko dotyk. Zaczęła szlochać. On był pierwszy. Nikt wcześniej nie dał jej tyle ciepła. On był pierwszy. Bezwzględny, samolubny starzec. Myślisz, że jesteś inna? szepnął jej do ucha. Wytrzymała, twarda. Nie czuła. Ale to nieprawda. Jesteś młodą dziewczyną. Wiem, co to oznacza. Dawno temu byłem młody i znam młode kobiety. Wiem, czego chcesz. Nie ma się czego wstydzić. Każdy tego chce. Odrobiny czułości, uczucia, ludzkiego ciepła. I kiedy masz okazję. Musisz z tego skorzystać. Wstał z łóżka i usiadł na krześle. Poczekał, aż przestanie płakać. Gdy wytarła łzy i spojrzała na niego przytomniej, wyjął z kieszeni lśniącą metalicznie kasetkę wielkości ludzkiej dłoni i położył ją na stole. W środku znajduje się pieczęć runiczna, wytłumaczył. To stara magia. Sprzed tysięcy lat, i powiem ci w tajemnicy, że żaden z włodarzy żywiołów tego kontynentu i zapewne innych nie ma pojęcia, skąd się wzięła i jak działa. Ja też tego nie wiem, chociaż od lat badam pieczęcie, materiały, z jakich są stworzone, badam na wszystkie sposoby, jakie znam, i nie szczędzę środków. Taka pieczęć. To magia stała, taka, która nie potrzebuje źródła ani przekaźnika, daje rezultat od razu. Magię stałą? Może w części opanowali mistrzowie z kwadrantu, ale nie sądzę, bo wtedy nie musieliby utrzymywać garnizonów w górach Geragach, wynajmować włodarzy żywiołów do pomocy na granicach, wysyłać tylu szpiegów do Fargosu i Pantiku. Wywoływać wojen między swoimi wrogami potencjalnymi i urojonymi, ani budować floty na zachodnim morzu. Ty musisz jednak wiedzieć jedynie to, że tej magii nie neguje twoja magiczność. Ona działa pod pewnymi warunkami zawsze i nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. Arela patrzyła ze zdziwieniem na zdobioną kasetkę. Zastanawiała się, czy to następny test. To jest nagroda dla ciebie, powiedział Wigin, jakby czytał w jej myślach. Ta runa nazywa się w języku starożytnych powab i stosowana była przez damy dworu, a może także kurtyzany, może też mężczyzn by wywołać miłość i pożądanie. Można ją zastosować raz między wschodami słońca. Dzięki niej będziesz mogła dla jednej osoby na przynajmniej kilka godzin stać się najdroższą na świecie. Nie zmienisz się, nie będzie widziała cię inaczej. Nadal będziesz zdeformowana i szpetna, ale przez dzień ta osoba będzie uważała cię za najważniejszą. Będzie chciała tulić, przebywać z tobą, całować i być blisko. Nie każdy, oczywiście, i nie każdy w takim samym stopniu. Niektórzy będą całkowicie odporni, ale takich napotkasz bardzo rzadko. To oszustwo, wymamrotała cicho, to nieprawdziwe. <laughs> A dlaczego przedkładasz to, z czym się urodzisz, nad to, co sobie stworzysz? To, co dał Ci przypadek, jest prawdziwsze. Czułość nie jest mniej czuła, gdy jest fałszywa. To ty decydujesz, czy jest fałszywa. A na pewno wtedy, gdy nigdy jej nie zaznałaś, powinnaś o tym wiedzieć. Arela pokiwała głową. Teraz zrozumiała, dlaczego ją głaskał. Czytał w niej jak w książce. Wszyscy się ciągle oszukują. Kontynuował Wigin. A najlepsze jest to że większość nie robi tego nawet świadomie. To instynkt przetrwania. Człowiek nie może stracić do siebie szacunku. Wtedy dzieją się złe rzeczy. Wigin nachylił się nad kasetką i wcisnął dwa palce lewej dłoni i dwa prawej w otwory na frontowej ściance. Zagłębiły się aż do drugiego paliczka. Runy są tak cenne, że trzyma się je w skrzyniach Wita to najpewniejszy sposób wytłumaczył. Żeby ją otworzyć, trzeba znać kombinację. Jak się nie zna, to ta skrzynia potrafi zranić, zabić i zniszczyć wszystko, co znajduje się w środku. Usłyszała zgrzyt, stuknięcie, i wieko kasetki odskoczyło. Ze środka. Wigin wyjął pieczęć wykonaną z przezroczystego kryształu. Odwrócił ją i dostrzegła na spodzie skomplikowany znak runiczny, żarzący się lekko na czerwono. Układał się w wymalowany falowaną linię okrąg, od którego odchodziły proste promienie różnej długości. Wewnątrz okręgu znajdowały się symbole przypominające litery. Bez obawy nie poparzycie Arela, to po prostu się świeci. Ja też mam runę na palcu, widziała się przecież, bo nie sposób jej nie zauważyć, i dzięki temu ludzie mogą patrzeć na moją twarz. Magia jest całkowicie stała, nie kontroluję jej i będzie działać przez całe moje życie. Moja runa nazywa się twarz mądrości. I pewnie była stosowana przez uczonych i królów, by nadać swojej twarzy pożądane rysy. Ja swojej używam, by zasłonić blizny i spalaną skórę. Też jestem szpetny, Arela. O wiele bardziej niż ty, jak potwór z koszmarów. Ale dzięki Runie tego nie widać. Dziewczyna popatrzyła jeszcze raz na twarz Wigina. Uśmiechał się i zdała sobie sprawę. Że tak właśnie zawsze wyobrażała sobie mądrego człowieka? Zaczęła się zastanawiać, czy dla innych wyglądał inaczej. Twoja runa jest słabsza i wymaga, żeby ją aktywować. Jest ograniczona warunkami i przez to tańsza, ale nie tania. Przeszmuglowano ją dla mnie z kwadrantu i trzymałem ją przez wiele lat, zastanawiając się, jak najlepiej jej użyć. Teraz już wiem. To prezent dla ciebie. Wystarczy, że pokażesz ją temu, na którym chcesz użyć jej mocy, ale pamiętaj, są warunki. Gdy cel na nią spojrzy, musisz powiedzieć: Ahar sydziuk. To w mowie starożytnych znaczy czuły pocałunek. Zapamiętasz? Tak. Powtórz zatem: Ahar sydziuk. Świetnie, masz więc pierwszą nagrodę. Oprócz złota i wolności, dostaniesz czuły pocałunek, albo więcej niż czuły pocałunek. Dar, jaki daje, będzie cię cieszył najbardziej, jak jesteś młoda. Wiem, że masz potrzeby i marzenia, i myślisz, że nie da się ich spełnić, ale się da. Wystarczy wziąć w rękę runę i pokazać najlepiej w ciemności czy półmroku, bo wtedy ściągnie na siebie wzrok celu. Dziękuję, wymamrotała. Nie dziękuję, Arela, bo nie robię tego dla ciebie. Wigin roześmiał się i wstał. Robię to dla siebie. Czysto egoistyczna motywacja, z której wynika dobro dla ciebie. Nie trzeba mi dziękować. Odwdzięczysz mi się walką na turnieju, bo w przyszłym roku zagram z tobą o wszystko. Albo będę największy, albo szczeznę w ogniu. Już nie chcę być po środku. Najgorsze to być ciągle pośrodku. środku. I wiedz, że jestem szczodry. Bez mnie nie miałabyś runy. Wątpię, czy jest druga w całej Fliendrii. Dałem ci ją. Bo chcę od Ciebie przez najbliższy rok największego wysiłku, na jaki Cię stać. Do starań. Nie mogę Ciebie zmusić, mogę tylko zachęcić. Oczywiście na turnieju możesz umrzeć i groźba śmierci jest potężną motywacją do treningu, ale to nie jest według mnie wystarczające. Przymus działa dobrze, ale nagroda czyni cuda. Wigin wstał od stołu i podszedł do drzwi. Otworzył je, a potem odwrócił się do Areli. Niedługo przyśle do ciebie terminatora z kuźni, bardzo ładny chłopak i silny. Zrobisz z nim, co będziesz chciała. Czy wolisz może jakąś młodą praczkę? Tych nie mam tak urodziwych, ale może? Arela popatrzyła na niego z otwartymi ustami. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. — A więc Terminator! — mruknął Wigin i zniknął za drzwiami. Nie usłyszała, żeby przekręcił zamek. Nie była tam więźniem. Siedziała długo w milczeniu, patrząc na lekko pulsujący, runiczny znak. — A Harsyczuk? — powtórzyła szeptem i podeszła do okna. Słońce wisiało nad ciągnącą się po horyzont fliendryjską puszczą. Na dziedzińcu pod okrągłą basztą, w której mieścił się jej pokój, kręcili się ludzie i trwała praca. Słyszała ochrypłe krzyki, rżenie koni i brzęk stali. Zgrzytnęła brama, uniosła się i przez kamienny most nad szeroką fosą przejechało osiem wozów przykrytych czarnym płótnem. Kusznicy obok wartowni nad bramą patrzyli na nie obojętnie z wysokich na co najmniej trzy sążnie kamiennych murów. Arela cofnęła się do pokoju. Serce biło jej mocno. Popatrzyła na pulsującą lekko runę leżącą na stole. Czy to mogło dziać się naprawdę? Drgnęła, kiedy usłyszała pukanie do drzwi. Odwróciła się od okna. Przysłali mnie do pomiarów na kiryd, pani. Usłyszała stłumiony głos młodego mężczyzny. Mogę wejść? Na terminatora czekała zaledwie godzinę. Zamknęła wewnętrzne okiennice i w pokoju zapanował mrok. Podniosła żarzącą się na czerwono runę powabu. Mam odejść, pani? Nie, wejdź. Arela stanęła na środku pokoju i wyprostowała się. Drzwi uchyliły się. I do środka wpadło trochę światła z korytarza. Zauważyła zarys postaci terminatora. Był wysoki i muskularny. Ubrany w zwykłą płócienną koszulę i czarne spodnie. Na ramieniu niósł skórzaną torbę. Płowe włosy, zebrane w koński ogon, lśniły natłuszczone. Pani, świeca zgasła, ciemno jest powiedział zdziwiony. Podejdź do mnie. Poprosiła cicho. Oddychała szybko i oblizała suche wargi. Chłopak uczynił dwa niepewne kroki w ciemność. — Pani, nie wiem, czy... — Zaraz zapalę świecę. — Powiedz, czy widzisz ten żerzący się na czerwono przedmiot przede mną? — Widzisz? — Tak. — Przypatrz mu się. — Dobrze, pani. Chłopak zmarszczył brwi i wbił wzrok w dłoń Areli, w której trzymała runę. Musiał już wcześniej dostrzec jej szpetotę, bo twarz drgnęła mu, a na ustach pojawił się grymas obrzydzenia. Wiedziała, że się zastanawiał przez chwilę, czy nie cofnąć się do korytarza. Zrobił krok do tyłu. A harsydżuk? powiedziała prędko, zdławionym głosem. Przepraszam, nie rozumiem pani. Chłopak zatrzymał się, a w jego oczach pojawiła się różowa mgła. Utrzymywała się na nich jak bielmo na tymczówkach ślepca. Weź lampkę z belki, przynieś ogień z korytarza i wróć tutaj. Poleciła. Tak, pani? Chłopak wrócił po chwili z palącą się lampą i powiesił ją na swoim miejscu. Zbliżył się na odległość wyciągniętego ramienia. Nie wiedział, gdzie podziać wzrok, ale ciągle zerkał na twarz Areli. Usta drżały mu lekko. Nie były już wykrzywione od razu, zaczerwienił się. Zrozumiała, że wigin nie kłamał. Stara runiczna magia działała. Nie jestem twoją panią, tylko mam na imię Arela. Dobrze pani Arela. A ty jak masz na imię? Gregor, ja jestem tu, by poklepał torbę na ramieniu. Jakby nie umiał już słowami wytłumaczyć, po co przyszedł. Chcesz wziąć wymiar na kirys dla mnie. To zaczynaj. Możesz już mnie mierzyć, co mam robić. Gregor położył torbę pod ścianą, wyjął z niej miarkę i trzęsącymi się dłońmi przyłożył do jej ciała. Arela zamknęła oczy. Czuła przez cienką koszulę jego ciepłe palce. Nigdy do tej pory nikt nie dotykał jej tak delikatnie i nikt nie patrzył z pożądaniem. Chciała powstrzymać łzy, ale nie mogła. Zaczęła płakać. Pani? Gregor przestraszył się i odskoczył, gdy zobaczył jej łzy. Zrobiłem coś źle? Zabolało? Nie, szepnęła, ale. Uklęknij, proszę. Chcę ci coś powiedzieć na ucho. Gregor klęknął i patrzył na nią wyczekująco. W oczach kłębiła mu się różowa mgła. Położyła ręce na jego policzkach i nie protestował. Potem zbliżyła twarz do jego twarzy. Niemal słyszała jego bijące szybko serce. Miał przyspieszony oddech. Dłonie, trzymające ciągle miarkę, drżały mu. Dotknęła swoimi ustami i jego ust. Były zaskakująco miękkie. Oddał pocałunek. Całował delikatnie, samymi wargami, niewinnie, jakby bał się, że namiętność rozedrze tę chwilę i ich rozdzieli. Arela poczuła gorąco w piersi. To, co dawał jej ten chłopak, było prawdziwe. To ona go oszukała. Ale jego uczucie było prawdziwe odsunęła się od niego i odwróciła do ściany. Pani, ja przepraszam, nie mogłem. W jego głosie był strach i rozpacz, jakby ktoś rozdarł mu serce. Zmierz wszystko, Gregor, rozkazała. Chłopak wstał z klęczek i zabrał się do pracy. Miarka drżała mu w rękach tak bardzo, że kilka razy ją upuścił. W końcu jednak zebrał wszystkie wymiary i ukłonił się. Kazała mu wyjść i odwróciła się do okna. Usłyszała, jak odchodzi i zamyka za sobą drzwi. Usiadła na łóżku i dotknęła palcami warg. Jej serce biło mocniej jeszcze przez kilka godzin. Tamtego dnia Wigin już nie przyszedł. Doniesiono jej do pokoju posiłki, więcej ubrań, oraz kilka przedmiotów, w tym pusty zeszyt, oraz gęsie pióro z atramentem. Chciała nawet wyjść z baszty, ale przy drzwiach na dole postawiono dwóch strażników, którzy kazali jej wracać do komnaty. Tamtej nocy nie mogła zasnąć. Ciągle wspominała chwilę czułości, której zaznała dzięki Gregorowi. Wigin miał rację wiedział, co jej obiecać, by zrobiła wszystko, co prosił. Za takie chwile. Gotowa była pracować do upadłego i ćwiczyć do omdlenia. Musiała wygrać ten turniej, a wszystko za obietnicę kryjącą się za jednym czułym pocałunkiem. Arela otworzyła oczy i, nie czekając, aż z głowy ulecą resztki snu, usiadła na łóżku. Wciągnęła głęboko powietrze i popatrzyła w stronę okna. Świtało, słońce powoli wspinało się po bezchmurnym niebie, oświetlając ciemny las ciągnący się aż za horyzont. Zapowiadał się ciepły, letni dzień. Zacisnęła zęby i opuściła nogi na kamienną podłogę. W nocy mięśnie zesztywniały, jak drewno, ale nie zważała na to. Najgorsze było kilka pierwszych ruchów, kiedy wydawało się, że trą o siebie jak niewyheblowane i niedopasowane deski. Wiedziała, że gdy wyjdzie z baszty, ból będzie do zniesienia, a po godzinie treningu nie będzie go już czuła. Wstała i przeciągnęła się. Zrobiła kilka powolnych skłonów, a potem, jeszcze w koszuli nocnej, usiadła na zimnej podłodze, podwijając nogi. Zamknęła oczy i zaczęła głęboko oddychać. Nie wiedziała w jakim celu to robi, ale Hirus, mistrz fechtunku, który ją trenował, nalegał, by oddychała w ten sposób dotąd, aż jej stopy i palce zaczną mrowić. Potem miała powstrzymywać jak najdłużej oddech. Kiedy poczuła, że musi zaczerpnąć powietrza, zrobiła wdech i wstała. Zbyt szybko bo zakręciło jej się w głowie, ale podeszła do szafy, ściągnęła koszulę i położyła ją na górnej półce. Potem posłała łóżko. Mimo rozciągania i smarowania maścią prawy nadgarstek i staw łokciowy nadal bolały od drgań wywołanych uderzeniami miecza. Przesadziła poprzedniego dnia z treningiem, ale Hiru stwierdził, że kości muszą być nawykłe do drgań wywołanych zetknięciem klingi ze stalą. Powtarzał, że nienawykły do tego szermierz może wypuścić z tego powodu broń. Arela stanęła naga przed wysokim lustrem, które Wigin kazał wnieść do jej komnaty. Miało jej pomóc w precyzyjnym dopięciu wszystkich pasków na pierśnika i hełmu, bo do nagolenników, rękawic i karwasza lustra nie potrzebowała. Z przyjemnością stwierdziła, że jej ciało zmieniło się przez ostatni rok Stało się mniej nabite, a bardziej kanciaste, włókniste i smukłe. Powiększyły się jej mięśnie przed ramion, ale zmalały uda, łydki i pośladki. Dotknęła ostrożnie brzucha i poczuła szorstkość na skórze i brązowe zgrubienia od napierśnika. Przejechała po nich palcami. Wydawały się obce jak naroś lub pasożyt. Ale były potrzebne, bo sprawiały, że mogła nosić pancerz bez bólu. W pierwszych tygodniach z każdego treningu wracała zakrwawiona. Wieczorem, przed nauką czytania, felczer opatrywał jej rany i smarował je maściami, a wzmacniany paskami stalowej blachy, ćwiekowany na pierśnik i karwasze trafiały do płatnerza z zaznaczonymi krwią miejscami, które należało poprawić. Wigin posłuchał doradców od walki niemagicznej i kazał Areli nosić pancerz codziennie, by stał się dla niej drugą skórą. I po kilku miesiącach stało się to, czego chciał. Kiedy zdejmowała na pierśnik, karwasze, na golenniki i odpinała pas z mieczem, czuła, że czegoś jej brakuje, że ktoś jej coś zabrał. Na ciele Areli najbardziej zmieniła się jednak przede wszystkim twarz. Felczer, którego sprowadził wigin, spiłował wyrostki kostne na czaszce i zaszył skórę tak starannie, że nie zostały uszkodzone mieszki włosowe. Kosztowało to arele wiele bólu, ale włosy odrosły i sięgały do połowy szyi. Nie ścinała ich ani razu oprócz grzywki, aby nie przeszkadzała w walce. Okazało się, że mają jasny kasztanowy kolor. Lubiła wkładać pomiędzy nie palce i każdego dnia starannie je myła i czesała. Zasłoniły blizny i jednocześnie sprawiły, że spłaszczona czaszka była mniej widoczna. Nawet jeżeli spiłowanie kości służyło jedynie temu, by po założeniu hełmu siła uderzenia rozkładała się równomiernie po czaszce, to i tak była wdzięczna Wiginowi. Odwróciła się od lustra, ściągnęła z wieszaka płócienne majtki, wciągnęła je na tyłek, i zawiązała sznurek na supeł. Podniosła miecz. Ostrze było krótkie, ale lśniące, doskonale wyważone i wykonane, jak zapewniał Wigin, z najlepszej stali fliendrii, kiedy to jeszcze wydobywano ją w górach termorskich. Nawet wtedy jednak żelazo było tak cenne, że każdą stalową broń wykuwano starannie, nie szczędząc sił i uderzeń kowalskiego młota. Dziewczyna zrobiła mieczem ósemkę i przerzuciła go lekko do lewej dłoni. Nadgarstek zakłuł, był jeszcze sztywny po nocy. Wykonała kilka rozgrzewających wymachów, a potem szybki młynek. Poczuła przyjemność, gdy klinga błysnęła, przecięła powietrze i zatrzymała się dokładnie w tym miejscu, w którym chciała. Perfekcja przynosiła jej przyjemność, nawet jeżeli była to perfekcja służąca zabijaniu. Ustawiła miecz pionowo i przyciągnęła do twarzy, tak blisko, że widziała drobne rysy w zbroczu sięgającym połowy klingi. Ostrze było wąskie, aż tych długi, jak u sztyletu. Jelec był prosty, prostopadły do głowni, jak u najtańszego uzbrojenia przeznaczonego dla miejskich milicji. Rękojeść też nie odznaczała się niczym specjalnym. Zakończona kulą oraz otoczona czymś czarnym i skórzastym. By miecz przy gwałtownych ruchach nie wyślizgnął się ze spoconej dłoni. Ale mimo pospolitego wyglądu, Wigin zapewniał, że broń warta była swojej wagi w złocie, w połowie z powodu doskonałej stali, a w połowie z powodu okleiny na rękojeści. Jej tajemnicze właściwości zaprezentował w kuźni, włożył sztych miecza w rozżarzone węgle, i po kilku minutach klinga i jelec rozgrzały się do białości. A rękojeść, nawet kula, były ledwo ciepłe. Wigin twierdził, że to mogło się przydać na arenie, gdy spotka się z przeciwnikiem, próbującym wykorzystać przeciw niej ogień. Arela westchnęła i otrzepała głowę ze wspomnień. Podeszła do ściany i wydrapała sztychem trzysta trzydziestą piątą kreskę. Do rozpoczęcia turnieju zieliło ją już tylko dwadzieścia dwa dni. I nagle poczuła, że coś ciężkiego osiada jej na sercu. Łzy pojawiły się nagle i nie wiadomo skąd. Otworzyła usta i wciągnęła głęboko powietrze. To był strach. Rósł w niej od pierwszego dnia. Powoli, stopniowo przygniatał i tłamsił. Wiedziała, że gdyby nie gorzki płyn wywołujący sen, który każdego dnia dostarczano jej razem z kolacją, nie mogłaby zasnąć. Czy zobaczy jeszcze Zemira, czy o niej nie zapomniał, czy ją pozna? Zacisnęła zęby. Jeszcze dwadzieścia dwa dni. Musiała się skupić. Dotąd jej się udawało. Zostało dwadzieścia dwa dni. Tylko dwadzieścia dwa. Zwycięży, Wigin dotrzyma obietnicy i wróci do brata. Tak właśnie będzie. Popatrzyła na miecz, wywinęła jeszcze jedną ósemkę. Włożyła go do pochwy i rzuciła broń na łóżko. Upadł miękko, na rozłożony równokoc. Wciągnęła przez głowę krótką koszulę i usiadła na krześle przed stołem. Na blacie leżał otwarty brulion, który pojawił się tam zaraz po tym, gdy nauczyła się pisać i czytać. Już wcześniej zemir ją trochę uczył, więc po dwóch tygodniach potrafiła już złożyć pierwsze koślawe zdania. Dotknęła papieru miał kremowy kolor i był gładki jak płatek róży gdy skrobała na nim piórem czuła wyrzuty sumienia że niszczy coś pięknego szczególnie że przez kilka ostatnich miesięcy wszystko co tam napisała było kłamstwem na początku myślała że Wigin kazał ją uczyć czytać i pisać z dobrej woli bo przecież to nie mogło być przydatne w walce Naiwnie sądziła, że myśli o jej losie po turnieju. Dlatego, jak tylko nauczyła się składać litery w słowa, a słowa w zdania, to zgodnie z jego sugestią każdego wieczora i ranka siadywała za biurkiem i zostawiała w brulionie swoje myśli. Było w tym dla niej coś niezwykłego, niemal magicznego, że jej uczucia i pragnienia osiadały na papierze i przez pewien czas robiła to szczerze. I zawzięcie. Ale w końcu przyszedł dzień, kiedy wszystko zrozumiała. Wigin chciał się zabezpieczyć i kazał komuś czytać jej pamiętnik, lub czynił to osobiście. Nie mógł dostać się do jej umysłu, albo mógł, ale byłoby to nieopłacalne. Więc nauczył ją pisać, dał jej piękny brulion, najlepsze pióro i atrament, by mogła sama dać mu to, czego pragnął. Zorientowała się, że jej zapiski są czytane w dzień po opisaniu zachowania chłopców ze szkoły protegowanych. Poskarżyła się, że wszyscy jej nienawidzą, od pięcioletnich brzdąców do siedemnastoletnich młodzieńców. Napisała, że czuła ich pogardę, pomieszaną z zazdrością. Czasami bała się, że coś jej zrobią, że zepchną ze schodów albo nasypią trucizny do wody. A szczególnie bała się kalsyra chłopaka, którego zastępowała na turnieju kalsyr nadal uczył się w szkole protegowanych i wyleczył już swoją nogę na tyle, że nie było znać, że kiedykolwiek ją złamał był wojownikiem wysokim, silnym, barczystym chłopakiem, walczył mieczem i w pełnej płycie. Wigin był w stanie go nawet nauczyć czerpania z ognia, ale potrafił go jedynie ściągnąć do siebie i przez to dwa razy poparzył sobie lewą dłoń. Nie miał przez to zadatków na Włodoga. W brulionie napisała, że gdy spotkała go raz na schodach baszty, uderzył ją barkiem tak silnie, że stoczyła się po kamiennych stopniach. Kalsyr pobiegł za nią, ale miała wrażenie, że nie chciał pomóc, ale nadepnąć jej ciężkim butem na głowę. Powstrzymało go dwóch najemników Wigina, jego ściągnięta determinacją, oszpecona blizną na policzku twarz, zwiotczała, a w jego oczach pojawiło się przerażenie. Przypadł do areli, tłumacząc, że wpadł na nią przypadkiem, że nie zauważył. Wiedziała jednak, że kłamał. Tamtego dnia nic jej się nie stało. Nabiła sobie tylko kilka siniaków, ale trzy dni później, kalsyr zniknął zapytała nawet Hirusa co się z nim stało ale ten tylko wzruszył ramionami i powiedział że obchodzą go jedynie jego uczniowie chłopcy ze szkoły protegowanych którzy nie okazywali jej do tej pory sympatii ani wrogości nosili od tamtego dnia sztuczne przyklejone do twarzy uśmiechy ale pod nimi kryły się chłód i strach zrozumiała że Kalsyr został ukarany i chłopcy byli przekonani, że ona jest temu winna. Wigin mógł się dowiedzieć o tym, co się stało, jedynie z brulionu. W pierwszej chwili chciała go podrzeć, ale gdy gniew minął, zdecydowała, że najrozsądniej udawać, że nic się nie zmieniło. Wiedziała, że najgorsze, co może zrobić, to pozwolić, by kierował nią gniew. Przypomniała sobie słowa samego Wigina. Mówił przecież, że mądrzy ludzie wysługują się innymi. Darmową nauką nie można gardzić. Brulion stał się jej bronią przeciwko włodarzowi ognia i od tamtej pory karmiła go z preparowanymi myślami, pilnując, by na kartach nie znalazło się nic, co mógłby wykorzystać przeciwko niej. Arela poczekała, aż atrament wyschnie i zamknęła Brulion. Podeszła do łóżka i zaczęła się ubierać. Najpierw zawiązała mocne buty, kończące się tuż za kostką, a potem założyła brązową, ćwiekowaną kurtkę i krótką spódnicę chroniącą uda. Na pierśnik ze sztywnej skóry włożyła przez głowę, uważając, by nie zaczepić o ćwieki i krawędzie ostrej blachy. Któregoś dnia wyrwała sobie w ten sposób kosmyk włosów z głowy. Ułożyła zbroję na obolałych piersiach, i docisnęła na plecach czterema krzyżującymi się rzemieniami. Na obu lekkich na ramiennikach widniał herb Wigina, płonąca czerwona kula na czarnym tle. — Twoja szansa to zwinność i precyzja — przypomniała sobie słowa Hirusa. — Nie możesz być ciężka i usztywniona żelastwem. Nie możesz być symetryczna i przewidywalna. Tylko dzięki szybkości masz szansę wygrać. Otoczyła biodra pasem i doczypiła do niego pochwę z mieczem. Następnie założyła lekki karwasz na prawe ramię i umieściła na lewym biodrze okrągłą drewnianą i obciągniętą skórą tarczę. Podskoczyła kilka razy, wykonała parę zwodów i uników. Potem sprawdziła w lustrze, czy nic się nie obluzowało i nie przesunęło. Podciągnęła najniższy pasek na pierśnika, bo pancerz zbyt odstawał. Ten dzień był wyjątkowy, bo poprzedniego wieczora goniec poinformował ją, że przed treningiem ma pójść do pracowni Wigina. Obawiała się tego spotkania. Włodarz ognia rzadko z nią rozmawiał. Przez cały rok widziała go jedynie trzy razy. Za pierwszym razem zostawił jej runy, za pomocą których uwiodła Gregora. Za drugim przedstawił chirusa. Mistrza Fechtunku, a za trzecim obejrzał jej pierwszą pokazową walkę, i minęły już od niej trzy miesiące. To był czwarty raz i nie chciała zawieść hirusa. Mistrz Fechtunku stał się dla niej ojcem i miała zamiar dać z siebie wszystko, bez niego czułaby się w tym zamku bardzo, bardzo samotna. Wcisnęła na głowę wzmocniony stalą skórzany hełm. I wyszła z komnaty. Zbiegła schodami z baszty i ruszyła ścieżką wzdłuż muru. Po lewej ciągnęły się kwatery chłopców ze szkoły protegowanych. Patrzyli na nią ze sztucznymi uśmiechami na wychudłych twarzach. Stawali niemal na baczność, gdy przechodziła, jakby była wyższym rangą żołnierzem. Wszyscy byli ubrani w drewniane chodaki i proste płócienne koszule lub szare habity. Przecięła dziedziniec. Obok studni leżały cegły, piasek i wapienne płyty. Arena, na której miały odbywać się walki, była już ukończona i od trzech tygodni ćwiczyła na niej z Hirusem, ale budowa trybun jeszcze trwała. Do ich ozdoby sprowadzono lśniący wapień z kwadrantu. Zatrzymała się i przepuściła konny oddział najemników Wigina, który właśnie wjechał przez bramę. Kiedy kurz opadł, Pobiegła do jego pracowni, nakazał jej stawić się o szóstej, a zostało do niej zaledwie dziesięć minut. Drzwi do pracowni wydawały się nawet grubsze i cięższe niż zamkowa brama tkwiły w głębokiej wnęce wykutej w skalę, na której osadzono zamek, żadnych okien, żadnych zdobień po prostu drzwi i skała. Stanęła przed nimi i czekała. Gdy wigin nie chciałby ktoś wszedł, po prostu się nie otwierały. Sądziła jednak, że nie były magiczne, ale sterowane jakimś ukrytym mechanizmem, tak jak krata opadająca za bramą. Po kilku minutach drgnęły i uchyliły się z chrzęstem, ale tylko na tyle, by mogła się wślizgnąć do środka. Gdy znalazła się w ciemnym korytarzu, natychmiast się zamknęły i odgłosy hałaśliwego dziedzińca. Ucichły całkowicie. Nie było już słychać stukotu końskich kopyt, brzęku wiader, nawoływań kucharek i przekleństw żołnierzy, a jedynie szum płonących pochodni osadzonych w przybitych do skały twardukowych koszach oraz odgłosy z głębi tunelu, przypominające chrapliwy oddech. Słyszała plotki, że gdzieś głęboko w piwnicach zamku Wigin trzymał bestie. Wszyscy o niej mówili. Od dziewek służebnych, przez kucharzy, na najemnikach kończąc, ale nikt jeszcze jej nie widział, nikt, kto pozostał wśród żywych. Ruszyła przed siebie, podłoga była równa i wyłożona deskami, chrzęściły lekko pod stopami, nie lubiła tego miejsca, pachniało tam czymś nienaturalnym, nie był to zapach nieprzyjemny, ale sztuczny, zbyt intensywny, by był prawdziwy. Po kilkunastu krokach korytarz rozgałęział się. Lewa odnoga prowadziła w czarną, wilgotną czeluść. Spojrzała tam i oblizała wargi. Deski kończyły się i zaczynała się nierówna, poszarpana skała. Tchnęło stamtąd czymś zimnym i martwym. Ruszyła na prawo, pod górę. Korytarz zakręcił i po kilkunastu krokach. Weszła do komnaty, w której Wigin urządził pracownię. Przez wielkie, rozmieszczone obok siebie i oddzielone cienkimi kolumnami okna wpadało światło dnia. Musiała przymknąć powieki, by dać czas źrenicom się zwęzić po wyjściu z półmroku korytarza. Wiedziała, że te okna były wytworem starożytnej magii, bo od drugiej strony, od strony dziedzińca, można było zobaczyć jedynie szarą skałę. Na środku pracowni stały trzy stoły ze starannie ułożonymi, lśniącymi stalowymi przyrządami, szczypcami, dłutami, nożycami i nożami, kolbami różnej wielkości, sitami i moździerzami. Pod najdłuższą ścianą ciągnął się regał ze szklanymi słojami. Spojrzała na nie z ciekawością, ale nie zdążyła tam podejść, bo usłyszała głos Wigina. — Bliżej, Arela! — rozkazał. Dostrzegła Włodoga, dopiero spoglądając w miejsce, z którego płynął jego głos. Siedział nieruchomo na końcu pracowni przy zaskakująco pustym stole, patrząc na niewielki skrawek papieru. Pochylał się nad nim z na trójnogu lupą. Arela zrozumiała, że to musiała być wiadomość przyniesiona przez gołębia. Obok stał trójramienny stalowy lichtarz i kałamarz. Za włodarzem ognia, na krótkiej ścianie, od podłogi aż po sufit, ułożono na regale księgi w skórzanych oprawach z niezrozumiałymi dla Areli tytułami na grzbietach. Ruszyła wzdłuż regału ze słojami. Miała ochotę wyciągnąć rękę i zadzwonić o nie Zawierały głównie części roślin, zasuszone liście, płatki kwiatów, Korzenie, korę, różnokolorowe grzyby i hodowle pleśni, ale także organy martwych zwierząt oraz pazury, gałki oczne, języki, a nawet całe głowy. Niektóre zawierały też po prostu mętne, różnokolorowe płyny. Gdy stanęła przed stołem, Wigin oderwał wzrok od kartki i patrzył na nią przez chwilę z uśmiechem. Dzisiaj. Dostałem wiadomość od mojego szpiega w siedzibie sedżuka, włodarza chłodu, który zjedzie na turniej. To dobra wiadomość, znam już całą piętnastkę wszystkich protegowanych Twoich przeciwników. Serce zakłuło ją boleśnie. Przełknęła ślinę. Do tej pory udawało jej się odsuwać od siebie myśl, że będzie musiała zabijać, ale ten dzień zbliżał się nieubłaganie. Nie obawiaj się, Arela. Mam dobre wieści, dobre, dobre wieści. Odetchnęła głęboko. To, że nie mógł czytać w jej myślach, było bardzo przydatne. Większość tych ich protegowanych powinnaś zarżnąć bez trudu. Tak jak podejrzewałem, niemal wszyscy, bo aż dziesięciu włodarzy oparło ich ofensywę na władztwie żywiołów. To co zawsze, jedno pobranie i natychmiastowe uwolnienie, ternowane bez przerwy, dopracowane, ale słabe. Niezdolne zabić nawet nieamagicznego przeciwnika, a jedynie poważnie zranić. Dla ciebie tak słabe, że nawet ich nie poczujesz. Jonas, włodarz ziemi, wyposażył swojego w pobranie defensywne, Zgodnie z naturą jego żywiołu i umiejętności w zakresie walki dystansowej, nic z tego ci nie zaszkodzi, zaśmiał się. Był w naprawdę dobrym humorze. A więc nie bój się, Arela, żaden z nich nie będzie nawet blisko mocy, jaką uderzałem w ciebie rok temu. Poczujesz ból, może niektórzy cię na chwilę ogłuszą, jak dobrze trafią, ale nie sądzę, że trafią. Teraz jesteś wojowniczką, zwinną i silną. Pokonasz ich z łatwością, jeżeli tylko będziesz chciała, może nawet nie będziesz musiała zabijać. Rela zacisnęła zęby. Nie chciała zabijać. I Wigin dobrze to wiedział, ale musiała. Chciała żyć dla Zemira, musiała przeżyć. Ale czy w ostatniej chwili nie zadrży jej ręka? ale z pięcioma możesz mieć problem. Wigin odłożył lupę, zwinął kartkę papieru i zapalił ją od płomienia świecy w lichtarzu. Gdy zajęła się ogniem, położył ją na środku swojej dłoni i poczekał, aż zamieni się w popiół. – Mamy jeszcze trzech ciężkozbrojnych w pełnej płycie – kontynuował. – To są wyrośnięte chłopy i silne jak byki – może nawet niektóre, lekko magiczne, Tego dokładnie nie wiem. W ciągu ostatnich pięciu lat trzy razy taki właśnie wygrał turniej. Ci będą dla ciebie najbardziej niebezpieczni. Ja też chciałem postawić na wojownika. Ten mój Kalsyr też walczył w pełnej płycie. Chciałem go jeszcze nauczyć władztwa, ale raz nie uwolnił płomienia natychmiast i uszkodził rękę. Włodok westchnął i pokręcił głową. A potem jeszcze to kolano. Tak, zaryzykowałem i nie udało się. Oprócz tego mamy jednego łucznika i jednego miotającego nożami. Obaj z magią defensywną, jeden z ziemistą kamienną skórą, a drugi z wietrznym rozmyciem. Będziesz musiała ich dopaść szybko i prawdopodobnie. Trafią cię, zanim zadasz cios, ale nie ma to się martwić na zapas. Może ktoś zabije ich wcześniej. Za ciebie. Wigin wstał z krzesła, schował dłonie za plecami i podszedł do okna. Spojrzał na słońce. — Jak mam pokonać kogoś w pełnej płycie? — zapytała Arela. — Przecież ja nie mam siły. Nawet nie będę w stanie sparować ciosu. Zabiegasz go. Odezwał się chirus za jej plecami. Poznała jego miękki, miły głos i odruchowo się uśmiechnęła. Przecież ćwiczyliśmy poruszanie na arenie i uniki Arela. Nie będziesz parować, a jak już się zmęczy, a zmęczy się prędzej czy później, to znajdziesz słaby punkt. Odwróciła się, by spojrzeć na swojego nauczyciela. Stał pośrodku komnaty, w żółtym pikowanym kaftanie i luźnych, bufiastych, zielonych spodniach. U boku wisiała mu lekka, cienka szpada, czarne wąsy natłuszczone i podkręcone do góry. Nie sposób było go pomylić z nikim innym. Nawet na dworze Fargira, króla Fliendri, ubierano się mniej kolorowo, raczej w odcienie brązu i czerwieni. Smagło skóry, wysoki mężczyzna, mistrz wechtunku, którego Wigin sprowadził z dalekich wysp lokrytejskich, ukłonił się i zdjął beret, ozdobiony trzema kolorowymi półszlachetnymi kamieniami i piórem. Arela spytała kiedyś, czy te kamienie coś oznaczają, a on roześmiał się i odparł, że przypominają mu o jego żonach, które czekają na niego w trzech różnych krajach. Uśmiechnął się przy tym, pokazując równe białe zęby. U nikogo nie widziała jeszcze takich zębów, ale nie wiedziała, czy mówił prawdę o tych żonach. Gdy Hirus się odzywał, nigdy nie było wiadomo, czy mówi prawdę, czy sobie drwi. Szczególnie, gdy mówił o sobie. Zbliż się, fechmistrzu, bo nie będę krzyczał. Wigin wzmocnił zaproszenie gestem dłoni. Niedługo turniej. Powiesz mi, czy Arela zwycięży? Chirus roześmiał się, jakby zobaczył udany figiel błazna. Włodarzu mocy ognia, mistrzu Wiginie. Mistrz musi wiedzieć, że nikt nie jest nigdy gotowy, by patrzeć w wyszczerzoną mordę śmierci, ale... Wzniósł palec. Arela nauczyła się wszystkiego, czego mogła się nauczyć w takim czasie... Jaki był nam dany. Na dalsze postępy są potrzebne miesiące, lata praktyki, a i tak nie byłoby pewności, bo nic pewne nie jest. Teraz trzeba świeżości, lekkości, finezji i zamierzam zluzować nieco arele. To dobrze, powiedział Wigin. Popieram to. Dzisiaj jednak będzie ostatni sprawdzian, który ja zaplanowałem. Nie będzie treningu, ani pokazów. Chcę zobaczyć, jak Harela sobie poradzi na arenie w prawdziwej walce. Następny duel na punkty? Chirus zmarszczył brwi. Nie rozumiem. Trzeba odpowiednio dobrać przeciwnika. Nie na punkty. Wigin przerwał Hirusowi i westchnął. Sam mówiłeś, fechmistrzu, że już lepsza nie będzie w tak krótkim czasie. Też tak myślę. Dlatego zaplanowałem walkę na krew i śmierć. Do jutra mogę wycofać zakład. Muszę być pewien, że potrafi nie tylko walczyć, ale i zabijać. O to tu się rozchodzi. O zabijanie. Arela poczuła, jak serce szarpnęło jej się w piersi. Oblizała suche usta, rozmawiali o niej, ale żaden na nią nawet nie spojrzał, jakby jej tam nie było. Nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć, ale co? Miała się nie zgodzić, sprzeciwić, ucieszyć, zapewnić o czymś? Jej słowa nie miały znaczenia żadnego. Ale mam coś, co jej pomoże. Wigin położył na stole leśniącą metalową kasetkę. Arela rozpoznała ją. W takiej samej przyniósł runę, dzięki której Gregor ją pocałował. Myśl o Gregorze sprawiła, że zadrżały jej usta. Spotkała go kilka razy przez ostatnie miesiące. Za każdym razem, kiedy ją widział, odwracał twarz. Czuła, że się jej brzydził. Pewnie nie rozumiał, co się wtedy między nimi stało i dlaczego pocałował taką pokrakę. Wiesz, co to jest, fechmistrzu? Zapytał Wigin i postukał palcem w kasetkę. Kawał jakiegoś metalu, odpowiedział Lokrytejczyk. Może w środku jest jakieś wspaniałe słoneczne wino? Wasze wina, są mistrzu Wiginie, nieco przytęchłe, Brak im słodyczy i aromatu. Smakują jak pot spod siodła starego konia. Wigin roześmiał się. I pogrodził Hirusowi palcem. Sprowadzam dla ciebie najlepsze wino z Pantiku, a na tamtejszych wzgórzach pięknie dojrzewają grona. Niektórzy mówią, że jest nawet lepsze niż lokrytejskie. Hirus wzruszył ramionami. Mężczyzna ma swoje potrzeby, ale co mistrz sprowadza? Mistrz wybaczy śmiałość, ale ciężko to nazwać winem, bardziej jakimś wyciągiem z mchu i chuby drzewnej, a ja, Wigin uniósł rękę i Chirus przerwał w pół zdania. Zrozumiał, że czas na żarty i przekomarzanki się skończył. — To runy — powiedział Włodok. — I coś mi się zdaje, panie fechmistrzu, że pan dobrze zna te kasetki, ale jak pan nalega, to możemy udawać, że pan nie zna — Pomogą zwyciężyć areli. Hmm, to bardzo ciekawe, mruknął lokrytejczyk i sięgnął do wąsów, by je podkręcić. Ten gest zdradzał jego najwyższe zainteresowanie. Jak działają te runy? Te akurat paraliżują na jedno uderzenie serca. Aktywują się same, gdy padnie na nie wzrok przeciwnika. Wigin wyjął ze środka kasetki uformowany w sześcien kryształ, na którym pulsowały żółtym światłem runiczne znaki. Wezwałem cię, Hirusie, byś wskazał, gdzie najlepiej umieścić ją na ciele areli, by zwiększyć jej szanse w walce, by runy były maksymalnie użyteczne. Ale jak to? zapytał lokrytejczyk. Należy to przywiązać? To będzie na skórze, wytłumaczył Wigin cierpliwie. Tak jak moja. Wskazał na mały palec lewej dłoni. O, myślałem, że to jakiś rodzaj tatuażu, jakaś fliendryjska moda. Nie mamy tu mody, chirusie. Jedynie użyteczność. Runy działają raz na dobę. Ten, kto na nie spojrzy, zastygnie przynajmniej na jedno uderzenie serca. To przy fechtunku, chyba sporo. To cała wieczność, odparł Chirus, decydująca o życiu bądź śmierci. To gdzie, fechtmistrzu, wnętrze lewej dłoni? Lokrytejczyk zmarszczył brwi i dotknął wąsów. Musiał się dobrze zastanowić. Arela szła niskim, ciemnym korytarzem, prowadzącym na arenę już wiele razy. Pachniało tam wapnem, kurzem i potem przechodzących tamtędy często robotników. Pod stopami chrzęścił gruboziarnisty piach. Ze zdenerwowania kręciło jej się w głowie. Przed oczami wirowały małe, białe punkty. Szła na pojedynek na śmierć i życie. Taki jak na turnieju. Ostatni sprawdzian wigina zamknęła usta i próbowała uspokoić zbyt szybki oddech. Wnętrze lewej dłoni, tam gdzie włodok przytknął do skóry runę paraliżu, piekło lekko. Teraz już mogła znieść ból, ale tam, w pracowni, krzyczała. Gorąco przeniknęło nie tylko przez skórę, ale także przez mięśnie i kości na wylot. Nie wiedziała, kto czeka na arenie. Na pewno nikt kogo nie mogłaby pokonać. Pewnie, nawet przeciwnik nie był wymagający. Wigin chciał sprawdzić, czy potrafi zabijać. To było najważniejsze. Uspokajała się, że nie chciałby przegrała. To dlatego wyposażył ją w runę paraliżu. Chirus doradził, by odcisnąć ją na wewnętrznej stronie lewej dłoni, tej, którą podczas walki ukrywała za tarczą przymocowaną do zewnętrznej części przedramienia. Sądził, że gdy Arela obróci tarczę, odsłaniając się, to każdy tam spojrzy, i wtedy wzrok przyciągnie pulsująca nienaturalnie czerwień rudy. Arela będzie mogła wykorzystać jedno uderzenie serca by wyprowadzić śmiertelne pchnięcie. Zbliżał się koniec korytarza i zrobiło się jaśniej, nabrała powietrza i rozluźniła mięśnie całego ciała. Nie mogła być sztywna, ale gipka i płynna, jak woda. To było ulubione powiedzenie Hirusa. Miała być jak woda. Weszła na szarowy piasek, który zgrzytnął pod jej butami. Arena miała okrągły kształt i średnicę około pięćdziesięciu kroków. Ściany wysokie na dwa sążnie i nachylone tak, by uniemożliwić wspinaczkę na trybuny. Posadzka nieckowata, wykonana z kamieni i posypana piaskiem. Po środku dwa potężne, czarne jak węgiel twardukowe słupy, które dawały osłonę i szansę tym, którzy preferowali walkę w zwarciu. Oprócz tego rozstawiono pod ścianami cztery półkolumny z umieszczonymi na nich kamiennymi misami. W jednej płonął ogień, na drugiej znajdował się potężny głaz wielkości końskiej głowy oraz kilka mniejszych wielkości pięści, trzecią wypełniała woda, a w czwartej stała pusta druciana klatka. Wiedziała jednak od Hirusa, że podczas turnieju wypełni się żywymi zwierzętami, najprawdopodobniej szczurami. Misy zawierały źródło mocy dla włodarzy odpowiednio ognia, ziemi, wody i witalności. Włodarze wiatru i chłodu nie potrzebowali go w bezpośredniej odległości. Nad areną wybudowano trybuny dla kilkudziesięciu osób. Zaproszonych włodarzy mocy i ich gości, a także protegowanych, którzy pozostali jeszcze przy życiu, mogli obejrzeć walkę swoich potencjalnych przeciwników. Dzienne światło wpuszczało jedynie wysokie pochyłe okna stanowiące podstawę dla kopulastego sklepienia. Arela drgnęła, gdy usłyszała zgrzyt metalu. Wysoki Całkowicie opancerzony w płytową zbroję wojownik wszedł na arenę drugim korytarzem. W lewej ręce trzymał tarczę, a w prawej miecz. Nawet z odległości pięćdziesięciu kroków słyszała chrzęst jego zbroi. Każdy pancerny był dla niej niewygodnym przeciwnikiem, ale strach, który czuła w korytarzu, zniknął prawie zupełnie. Ruszyła do przodu. By stanąć przy swoim słupie i czekać na sygnał do walki. Jej ciało było lekkie, a kroki szybkie. Zakuty w zbroję mężczyzna uderzał mieczem w swoją tarczę, jakby chciał ją tym wystraszyć. I ona powinna się bać, ale się nie bała. Kiedy stanęła już przy potężnym słupie, jej przeciwnik znajdował się dopiero w połowie drogi. Zastanawiała się, czy naprawdę tak wolno się poruszał, czy może chciał ją zmylić i napełnić zbytnią pewnością siebie. Zbroja była dobrze spasowana, w pełni stalowa, ale z rowkami na piersi, taszkach, na biodernikach i na golennikach. Napuszczono w nie metalu o czerwonym stopie i wyglądał, jakby płonął. Obserwowała jego ruchy. Wydawały się teatralnie powolne. Gdy stanął przy swoim słupie, ledwie dziesięć kroków od niej, otworzył przyłbicę. Rozpoznała Kalsyra, byłego protegowanego Wigina. To jego zastępowała na turnieju i za to jej nienawidził. Do tego stopnia, że kilka miesięcy wcześniej chciał ją zabić. Kalsyr popatrzył na nią i uśmiechnął się. Na prawym policzku miał szpetną, wypukłą bliznę. Jego oczy były jednak zimne, a nie gorące i szalone jak wtedy, gdy na schodach baszty usiłował zmiażdżyć jej głowę. Moi protegowani, usłyszeli głos Wigina i odwrócili się w stronę głównej trybuny. Przebywało na niej jedynie trzech mężczyzn. Wigin siedział rozparty na skórzanym fotelu. Za nim stał brodaty majorus, a Chirus, chociaż też czekał na niego wygodny fotel. Znajdował się blisko barierki, marszczył brwi i szarpał nerwowo wąsy. Włodok uczynił gest dłonią, majorus przesunął jedną z dźwigni na panelu przednim, i w tej samej chwili ze zgrzytem opadły stalowe kraty i zatarasowały oba wyjścia z areny. Stąd tylko jedno z Was wyjdzie żywe, powiedział spokojnie Wigin, ale arela. Wyczuła w jego głosie napięcie. Niech wygra lepszy i niech lepszy reprezentuje mnie na turnieju. Zaczynajcie. Arela odwróciła się do przeciwnika, opuściła ręce. Hirus zawsze powtarzał, że podczas walki, szczególnie z opancerzonymi, trzeba oszczędzać mięśnie. Żeby zwyciężyć, musiała ich zmęczyć, a sama być nadal świeża. Kalcyr Zamknął przyłbicę, uniósł tarczę i uderzył o nią mieczem. Brzęk był ogłuszający, jakby w jego tarczy celowo zostawiono pustą przestrzeń. Chłopak chciał wzbudzić w niej strach. I Arela udała strach. Odskoczyła lekko, otworzyła usta, starała się, by na jej twarzy ukazał się grymas przerażenia. — Wal w tarczę — pomyślała. — Trać siły. Zaczęła się do niego zbliżać, okrążała go powoli, z opuszczonymi rękami, prowokując do ataku. Rozglądała się wokół, jakby szukała drogi ucieczki. Kalsyr nie próbował jej gonić, szedł powoli, dbając o równowagę. Jego zbroja chrzęściła, tarcze i miecz cały czas trzymał uniesione. Zauważyła teraz, że jego zbroja nie była pełna, brakowało prawej rękawicy. Tej, w której ściskał rękojeść długiego miecza, dającego mu przewagę nad nią w walce na dystans. Cofnęła się. Cały czas się cofała z opuszczonymi rękami, pozwalając, by się zbliżył na krótkie chwile i spiął do ataku. Ale tuż przed pchnięciem odskakiwała. Chciała go rozzłościć, złości gniew były dobrą bronią, czasem lepszą niż miecz. Nagle Kalsyr zrobił wypad. Celując sztychem w jej twarz, cios był bardzo powolny i Arela z łatwością skoczyła w bok. Wtedy wbił nagle miecz w piach. Miała otwarcie do wykorzystania, ale było sztuczne i niedorzeczne. Pył wzbił się w powietrze. Mogła poszukać sztychem szczęścia pod pachą, gdzie przeciwnika chroniła tylko kolczuga, ale zrezygnowała. Uznała, że to zbyt wcześnie. Nie zmęczył się jeszcze zbyt. Ryzykowne. Chirus powtarzał, że gdy na początku walki coś wydaje się proste, a przeciwnik zostawia oczywiste otwarcie, to nie należy go wykorzystywać, bo to pułapka. Odskoczyła na kilka kroków. Popatrzyła na trybuny. Chirus wykonywał gest dłonią, jakby ją uspokajał. Doradzał jej czekać i zmęczyć Kalsyra. Wigin uśmiechał się lekko i bębnił palcami o podłokietnik fotela. I wtedy zrozumiała, że to wszystko było częścią planu Włodoga. Kalsyr w baszcie wcale nie chciał jej zabić. Wykonywał polecenie. Nie uratował jej przypadek, tak. To miało sens. Kalsyr zrobiłby wszystko, by walczyć w turnieju. A Wigin chciał, by Areli łatwiej było go zabić. Sądził zapewne, że łatwiej jej będzie przebić mieczem człowieka, który chciał jej śmierci. I się nie mylił. Kłębiące się w głowie myśli osłabiły na chwilę jej koncentrację i dopiero w ostatniej chwili dostrzegła atak Kalsyra, który podszedł ją zwinnie jak lis. Jakimś sposobem jego zbroja nie zachrzęściła. Jego kroki stały się lekkie i zbliżył się do niej niemal bezgłośnie. Pchnął z nad głowy. Zastawiła się i jednocześnie odskoczyła. Cios był tak silny, że niemal wytrącił jej miecz z ręki. Łokieć zapiekł z bólu. Utrzymała broń, ale straciła równowagę i rytm. Zamiast starać się go odzyskać, upadła i przytoczyła się po piachu. Uczyniła słusznie, bo zapchnięciem z głowy szło uderzenie od dołu, z wypadem, w wyuczonej tysiące razy kombinacji, ale trafiło w pustkę. Poczuła pot na karku. Gdyby tam stała, nie zdołałaby się zasłonić. Gdy podniosła się na nogi, dostrzegła, że Kalsyr znowu wbija miecz w piach i opiera go o tarczę. Wolna, prawa dłoń stała się czerwona i zaczęła pulsować. Ruszyła na niego zwinnie, bo był bezbronny, ale nagle płomień w kamiennej niecce na półkolumnie przygasł i prawe przed ramię Areli. Zajęło się ogniem. Poczuła ból, a gryzący dym stopiącej się skóry karwasza dostał się do oczu, które natychmiast zaczęły łzawić. Próbowała obiec kalsyra od boku, ale ten trzymał już znowu swój miecz nad głową i zadał kolejne pchnięcie. Zrobiła unik, ale go przewidział i wyprowadził uderzenie skośne od dołu. Nie miała czasu na parowanie ani zasłonę. Cios był zbyt potężny. Jej ciało miało jeszcze trochę pędu, więc przetoczyła się, by nie mógł jej dosięgnąć. Prawie się udało. Miecz Kalsyra nie trafił w hełm ani na pierśnik, ale przebił jej tarczę. Arela leżała przez chwilę na piachu oszołomiona i bezbronna. Kalsyr chciał przygnieść ją kolanami. Gdyby mu się udało, pogruchotałby jej żebra. Skórzany na pierśnik nie mógłby jej uratować. Śmierć była blisko. Arela wysunęła rękę z uchwytu tarczy i otworzyła lewą dłoń w momencie gdy kalser chciał zadać ostatni cios. Spojrzał na runy i znieruchomiał na jedno uderzenie serca. Jego mięśnie zwiodczały i stracił równowagę. Wykorzystała to i pchnęła sztychem miecza w szparę na oczy w przyłbicy. Nie trafiła, ale chłopak odchylił głowę i dał jej tym samym czas na ucieczkę. Odrzuciła tarczę, przytoczyła się dwa razy. I znalazła się poza jego zasięgiem. Podniosła się zwinnie na nogi i zaczęła się ostrożnie cofać, zwiększając dystans. Karwasz już nie płonął, a jedynie tlił się lekko. Miała za sobą wazę z wodą, obiegła ją i zanurzyła w niej dłoni przed ramię. Kalsyr warknął. Był bliski zakończenia pojedynku i zmarnował okazję. Nie rozumiał też zapewne, dlaczego Arela nie wypuściła z wrzaskiem miecza, nie wiedział o jej amagiczności i musiał sądzić, że wytrzymuje ból, tak jak on musiał go wytrzymać, ściskając poparzoną dłonią rękojeść miecza. Wzniósł tarczę Areli na sztychu miecza i uderzył nią o kamienie. Pękła z trzaskiem. Potem kopnął ją ze złością i odwrócił się gwałtownie w jej stronę. Zaatakował. Uniknęła z łatwością pierwszego pchnięcia od góry i następującego zaraz po nim wykorzystującego pęd klingi uderzenia od dołu. Były zbyt silne i zbyt oczywiste, żeby miała z tym trudności. Kalsyr znowu chciał ją zaskoczyć. Trzeci cios był o wiele szybszy. Uderzenie z boku na korpus, z pozycji biodrowej. Był szybszy, ale też słabszy. Sparowała cios i zanim cofnął ramię wyprowadziła kontratak. Odsłonił pachę chronioną kolczugą, uderzyła tam najsilniej jak potrafiła, sztychem i odskoczyła. Kalcyr uczynił w jej stronę dwa szybkie kroki, ale zatrzymał się. Na napierśniku zobaczyła krew, zraniła go. Cienka, czerwona stróżka płynęła po lśniącym metalu i kapała na piasek. Kalcyr rzucił tarczą w stronę areli, ale z łatwością się przed nią uchyliła przeleciała nad jej głową i zabrzęczała, uderzając o kamienie. Przyłożył miecz do lewej ręki, ta prawa musiała go boleć nie do zniesienia. Ale lewą ręką walczył gorzej. Poznała to już po tym, jak trzymał broń. Arela cofnęła się pomiędzy drewniane słupy na środku areny. Obserwowała przeciwnika. Kalsyr musiał już wiedzieć, że nawet jeśli ją zabije, to nie wystąpi na turnieju. Rana, którą zadała, nie zdąży się zagoić, nawet gdyby Wigin sprowadził Włodwita. Z prawego pancernego buta chłopaka zaczęła wyciekać krew i zostawiać czerwony ślad na piasku. Słabł i szedł za Arelą wolno, wlokąc miecz po kamieniach. Wiedziała, że nie musi już z nim walczyć. Wystarczyło, że będzie unikać ciosów, aż się wykrwawi. Hirus powtarzał, że każde zranienie przeciwnika, które prowadzi do krwotoku, jest dla niej zwycięstwem. Wystarczyło wtedy poczekać, unikać go, a nawet odwracać się plecami i uciekać. Nie wygrywało się stylem, tylko skutecznością. Upływ krwi oznaczał, że każdy następny atak będzie wolniejszy. Z każdą minutą to ona zyskiwała przewagę. Kalsyr wiedział, że to koniec. Przełożył miecz do poparzonej ręki i zdjął lewą rękawicę. Uderzyła z brzękiem o kamienie. Arela utrzymywała dystans i obserwowała przeciwnika. Jej ręka przestała już pulsować bólem. Czerwona, miejscami zwęglona skóra zaczynała pokrywać się świeżym naskórkiem. Nie czuła nawet zmęczenia. Kalsyr ściągnął przy łbice. Jego twarz była czerwona, włosy zmierzwione i mokre. Po policzkach ciekły stróżki potu. Oddychał przez otwarte usta. Przez chwilę trzymał hełm w dłoni, a potem rzucił go pod nogi. Podszedł do jednego z drewnianych słupów, oparł o niego plecy i ciężko usiadł. Niemal opadł na ziemię. Jęknął przy tym z bólu. Arela podeszła do niego na kilka kroków. Spodziewała się podstępu i desperackiego ataku. Kalsyr usiadł tak, że Wigin nie widział jego twarzy ani ciała, oprócz wystających poza słup ramion. Włodok wstał z fotela i skierował na Arele wzrok. — Dobij go! — krzyknął. Arela zbliżyła się do Kalsyra na dwa kroki, jakby chciała wykonać polecenie. Chłopak coś szeptał. Wbił swój miecz w zakrwawiony piasek między nogami, a potem pchnął go w stronę dziewczyny. Broń upadła rękojeścią w jej stronę. Chciał dać do zrozumienia, że nie będzie już walczył. Podeszła jeszcze bliżej. Win to potwór, szepnął między jednym chrapliwym oddechem a drugim. Chciałem zabić cię, by przegrać turniej. Później by stracił wszystko. Krzyknąć wala na końcu. W ostatnim pojedynku. Bo on zagra wszystkim. Całym złotem, zamkiem. Artefaktami. Runami, mocą. I stałby się nikim. Dobij go! Krzyknął Wigin z trybun. Arela przeniosła wzrok na Włodoga. Nie siedział już niedbale w fotelu. Jego ciało napięło się. Oparł dłonie na podłokietnikach, miał zmarszczone brwi, na jego twarzy pojawił się gniew. Sama sprawdź. Chłopak mówił tak cicho, że musiała zbliżyć się do niego na niebezpieczną odległość. Wiedziała, że umiera. Był bezbronny, nie mógł zrobić jej krzywdy, nawet jakby planował podstęp. Sprawdź w szkole. Znajdź Feryla. Feryl powie. Feryl. Zaufa ci jak! Powiesz, że Kalsyr ma dwa! Kalser ma dwa! Powiedz to, ocal siebie. Feryl. Dobij go, bo ja to zrobię. W głosie Wigina była wściekłość. Kalser miał białe wargi. Oddech stał się krótki i płytki. Chłopak siedział w kałuży krwi, ciągle wypływającej z rany. Dobij mnie. Szepnął. Boli. I tak umrę. Zacisnęła zęby i przytknęła sztych miecza do jego gardła. Chciała pchnąć, by mu ulżyć, ale nie potrafiła się do tego zmusić. Wiedziała, że zabiła go już wcześniej pchnięciem pod pachę, ale i tak nie potrafiła przerwać jego agonii. Dobij. Szepnął tak cicho, że słowo odczytała tylko z ruchu jego warg. Naucz się. Na mnie. Zabijać. Ręka Areli zaczęła się trząść. Poczuła łzy na policzkach. Przygryzła wargę i pchnęła mocno. Ostrze weszło w szyję głęboko i wbiło się w podstawę czaszki. Oczy Kalsyra zgasły natychmiast, jak płomień zdmuchniętej świecy. Ciało zwiotczało, a głowa opadła na piersi. Po stalowym kirysie popłynęła leniwie krew. Chłopak nie żył, gdy wyjmowała z jego szyi klingę miecza. Patrzyła na niego z otwartymi ustami. Czuła gorąco w piersi, a przed oczami zaczęły migotać jej czerwone plamy. Nagle usłyszała z trybun powolne klaskanie. Podniosła wzrok. Wigin stał przed swoim fotelem i uśmiechał się lekko. Wszystko skończyło się tak, jak to sobie zaplanował. Przestał klaskać. Opuścił dłonie i schował je za plecy. Hirus stał obok i szarpał swoje wąsy. Nie uśmiechał się, tylko patrzył na arele smutnym, szklistym wzrokiem. Majorus nacisnął na dźwignię i stalowe kraty uniosły się ze zgrzytem. Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części powieści, a magiczna. Kolejna część zostanie opublikowana 1 września 2023 roku. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Dajcie też znać o mnie znajomym na społecznościówkach. Pozdrawiam! Bruno Siak.